choice, go fight against your fate. No dobra, mamy 15:05 i chyba nie ma co dłużej czekać. Witam wszystkich zebranych i niezebranych, jako że dzisiaj jest środek tygodnia, bardzo wczesna pora jak na takie wszystkie spotkania i tym podobne. Ale cóż, nie mogłem się po prostu dłużej powstrzymywać. Po prostu nie mogłem, naprawdę, więc... Oto jesteśmy ponownie w Star Railu, wersja 1.1. Mnóstwo nowości, potencjalnie. Szczerze, nie mam pojęcia za bardzo, co się działo. Jedne co to dzisiaj... No, powydawałem trochę energii, poprzygotowywałem się na to spotkanie. Co najważniejsze... Odkryłem... nowy typ przeciwników, który jest wszędzie. Ale o tym za chwilę. I tak, jesteśmy tu i teraz... w wagonie, w pociągu. Astral Expressie i muszę tylko jedną rzecz zobaczyć. Dobra, wszystko jest dobrze. I tak, zanim zaczynamy cokolwiek dalej, kilka ogłoszeń parafialnych. Pierwsza rzecz, staj mi bliżej, żeby jak najgłośniej ta wspaniała muzyka grała. I tak, pierwsza sprawa, najważniejsza. Oficjalnie nie liczcie już u mnie na to, żeby pojawiło się kiedykolwiek na streamie Take the Journey. Nie to, że nie lubię tej piosenki. Uwielbiam ją. Jest świetna, ale... archiwa mają potem przez to spore problemy z prawami autorskimi. Co ciekawe, zaczęli się wczepiać od ostatnich dwóch. Tacy się z nimi ciągle kłócą o to, że to nieprawda. A, przekaz kody, dzięki, siostra. Piszemy od razu kody, zobaczymy, czy są... Czy są aktualne? Jeśli ich jeszcze nie wpisałem, to fajnie. Jeśli już wpisywałem, to trochę gorzej, ale i tak dzięki. A przy okazji widzę, że ktoś znowu mi Welta pożyczał. Fajnie. Okej, coś jest. Więc pierwszy zadziałał, grzeczna siostra. A drugi zobaczymy. Okej, oba działają, więc tak. Ciekawe. Przyjemne i bardzo przyjemne, okej. Więc dzięki. I tak.
Okay. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą chciałem tak ważnie ogłosić, co to było. A wiem, że niektórym może lagować mój stream i tak dalej, ale z nieznanych mi powodów, dopóki nie zdobędę towarzysza i tak dalej, będziecie już musieli oglądać w takich, a nie innych ustawieniach, bo nie mogę zmniejszyć ani rozdzielczości, ani klatek na sekundę. Wiem, dziwne. Tak, jest czasem dobra, ale no. Nie mogę, bo jak to zrobię, zaczyna mi się robotyzować głos. I cały dźwięk. Nie wiem czemu, nie mam pojęcia. Więc tak, dopóki nie rozwiążę tego tajemniczego problemu, który podejrzewam, że może być związany z moim programem, którego używam do... Jak to się nazywa? Rozdzielania ścieżek audio i tak dalej. No co? Po prostu musi być jak jest. I tak, kolejne ważne ogłoszenie jest jeszcze takie, że co to było? A, no tak. Dzisiejszy stream będzie inny, bo może być bardzo długi, może być bardzo krótki. Ale chcę poza standardowym procederem wishowania, przepraszam, warpów, jak to się nazywa profesjonalnie tutaj, chcę się zająć jeszcze paroma innymi rzeczami. Raczej mówiąc, nowe questy. No proszę, mamy jakieś tutaj Worldwide Manifestation of Stellar Hunters. I z tego potem jest właśnie Punk Lord Mentality, czyli nowy po prostu quest. Związany z Arlanem trochę i może jeszcze z kimś innym. Podejrzewam, że może być tam Silver Wolf. Mam też jako srebrne doggo, srebrny piesek i tak dalej. Ale tak, nie będę więcej gadał. Lecimy, po prostu zaczynamy wszystko tu sprawdzać. Oczywiście zaczynając od testów. Zostawiając najciekawsze na koniec. No jak mówię, nic nie ruszałem, tylko tyle co w formie tych wrogów i tak... Serwal nakłada szok i zdaje więcej tym, którzy są już porażeni. Niestety nic nowego. I najchętniej bym to po prostu już nawet zignorował, ale niestety... Jak to mówiłem, nie... chciałem wszystko zrobić tutaj przy was, więc tak... Zobaczymy, czy ogarnięta serwal działa może jakkolwiek lepiej od tej mojej. Czy jest tak samo nieprzydatna. Okej, numerki były, ale... Tanie brzmi, czy te numerki da się odtworzyć bez jakichś nierealnych aspektów. Podejrzewam, że pewnie tak, ale nie będzie najłatwiej. I przy okazji powrót do kija baseballowego, znanego też jako kij dresowy. Stęskniłem się trochę za nim. Ach, ale cóż, niestety. Ognista forma jest delikatnie mniej ważniejsza. Przy okazji znowu widzę, że na czacie siedzi dużo osób, teoretycznie na transmisji. A jak zwykle większość się wstydzi cokolwiek napisać, więc... Naprawdę, nie bójcie się, ja nie gryzę. Nawet jeśli nie macie nic mądrego do napisania, z chęcią posłucham czegokolwiek. Okej, wniosek, no da się coś z nim zrobić. Tak szczerze mówiąc, teraz Dunhang, bo to takie najmniej interesujące kolejne. Przy czym nie chodzi o to, że umniejszam teraz Dunhanga, bo to jest świetna postać. Świetny charakter, nie tylko. Nie można przełączyć. Okej. Ciekawe. Ale no, po prostu to, co można zrobić z Astą, jest zdecydowanie bardziej interesujące w moim odczuciu niż to, co można robić z Dunhangiem. Ale okej. Na szczęście piękne, przyspieszone tempo jest dostępne, więc nie musimy długo siedzieć na tych nudnych. I tak, spokojnie, jak przyjdzie kolej na Silver Wolf, to oczywiście, że wyłączę przyspieszenie, żeby po prostu obserwować jej animację w pełnej chwale. Chociaż tak, wiem, że to nic nowego. No, już była dostępna w... Jak to się nazywa? Trailerze? Prologu? Ciężko mi nazwać to, jak to było, ale ogólnie no, tam wtedy, kiedy... A dopiero co było po tym, jak sobie Kafka pograła na niewidzialnych skrzypcach. To tam przez jedną, może dwie walki mieliśmy dostęp do Silver Wolf. Ale tak no. Dla wszystkich, którzy chcieli zobaczyć ją w pełnej krasie okazałości, jak to tak zwał. Bez przyspieszenia, specjalnie co zrobić na teście.
Nie tak, wniosek z Dunhanga, no umie bić. Nie są tu numery takie jak Hutao, ale no umie bić. I aby tak zostało, kiedyś może go ogarniemy. Asta. Inaczej mówiąc... symulator loterii. Bo to jest dosłownie wielki symulator lotto. To pewnie jest taki wielki jak ten bilet, tam w Simulated Universe. Ale nadal. Ilu wrogów trafimy? Ile wzmocnień dostaniemy? Nie pomyliłem gier. Celowo wspominałem o krzykaczce z zakładu pogrzebowego. Spokojnie. To było z premedytacją. Ale tak, no. Jak widzę, lot to mi dzisiaj sprzyja. Skoro udało mi się trafić więcej niż jednego wroga tym umiejętnościom. Więc no, brawo. A, i jeszcze jedna rzecz, jeśli nagle mi stream znikł w tajemniczych okolicznościach, to wiedzcie, że to coś się spsuło przez burzę za oknem. To tak, o tym zapomniałem wspomnieć. No, mamy burzę. Ale taką fajną, na razie niegroźną, która trochę ochłodziła w końcu. I dobra, najważniejsze. Na ten etap. Silver Wolf. Tak, wiem, że mówisz Silver, czy coś inaczej, ale nieważne. I proszę, informacja o Silver Wolf. Daje nowe osłabienia na wrogów. Redukuje obronę i odporności na konkretne żywioły. Nakłada miliony debuffów. Się nie wyłapie. Przepraszam bardzo, przez chwilę to już miało, więc jeśli nie słyszeliście, to udało się nie wyłapać. Ale tak, Silver Wolf, tak się tu prezentuje. I atakiem jest taki mieczyk. Mocno jak niczym z jakichś starych gier arkadowych, retro czy coś. I super zdolność, normalnie strzał niczym Mega Man, który rani wszystko. Najlepsze, po prostu ciekawostka ze wszystkich. No, nieważne co i jak, atakuje wszystko nawet. No. Ale tak, jesteśmy tutaj. Atak później zwykle zobaczymy, ale ważniejsza rzecz. Nakładam na tego dużego dziada teraz nowe osłabienie. Lód, błyskawica, imaginary. Teraz zobaczymy, czy quantum, czy physical. I uwaga, physical. W tym momencie bonk zadaje piękne obrażenia też tym, co paskowi u góry. Wniosek, działa. A skoro działa, to nie ma co narzekać. I tak... Teraz wypadałoby też zobaczyć... Właśnie, to jest chwilowe, czy to jest na stałe? Okej, dobra. To jest na jakiś czas, trzeba to będzie odnawiać. Zrozumiałe. Teraz tak, czy używamy normalnego cięcia, czy... No mam normalnego, czy czym tam szkodzi. Takie fajne. I teraz jeszcze oczywiście... Ultimate. No. Takie coś. Szczerze, chyba najsłabsze z tych animacji, szczerze mówiąc, tak na obecny moment, moim zdaniem. Ale proszę, działa. I tak mniej więcej będzie się prezentowała w ogólnym działaniu. Jeśli się ogarnie, lepiej to może będzie robić większe numery, może nie. O, znowu brzmiał za oknem, więc ciekawe, czy to było słyszalne, czy nie. I tak, jedyne co mogę powiedzieć tylko z takiego nie najlepszego, to że jej głos jest delikatnie irytujący. Ale okej, okay. Quantum i od razu, jako że to było Quantum, to od razu to przebiło. Dobra. Najpiękny i do żeli. Zaraz jednak to wszystko skończymy. I przy okazji spróbujmy, może trafimy akurat na Quantum, który ubije. Ale niestety, physical. A szkoda. Gdybyśmy trafili na Quantum, to byłoby super. Bo to Silver Wolf wtedy zakończyła swoją walkę testową. Dobra, ma tak to niestety bonk. Za 20 tysięcy. Piękny bonk. Chciałbym tu taki bonk robić. Ale niestety nie mam go ogarniętego. No niestety, wiem, no. Nie moja wina, że się zepsuł. Ale tak, wszyscy wiedzą, że zasady są po to, żeby je bonkać. Ale okej. Okay. Testy zrobione. Ocena. Może być.
Wystarczy, tutaj coś mam ważnego, nie mam jeszcze, na całe szczęście. Dopiero 54 niż 60, więc... W takiej oto sytuacji... Nie ma co dłużej czekać. Lecimy z Tenpoolem. Jedyny, którego mogę na razie wysłać. Więc jego wysyłamy, potem lecimy robić coś innego, wysyłamy kolejnego. W ten sposób będzie działało. Jeśli się nie uda, to wyślemy resztę w single poolach. Okej, okay, no niestety nie ma. Nie tym razem. Nie będzie takiego oszukistwa, jak to było też z tą... z Sion. Ale okej, okay. Tak, może być dobrze. I uwaga. Nic. Nic. Landau's choice. Okej. Okay. Nie najgorzej, nie najlepiej. Chociaż z drugiej strony może to jest dobre, bo nie jestem pewien, czy miałem takiego late-cona. Ja nawet nie zwróciłem uwagi, do czego on był. Ale dobra. Ocena słaba. Nieprzydatne, niefajne. Mogło być lepiej. Bo nie ma nawet postaci i... Cjak, jest to nowy dla Preservation. Okej, okay, czyli taki mini wersja tego... tej piątki. Dla Jeparda. O, już dropcie jakiś przyszedł. To nie ma za co. Nie ma sprawy. I w takim wypadku, no. Pierwszy ten pól się okazał nieudany, więc idziemy na questa. Zobaczę, co się z tym będzie działo. Jeśli ktoś tego nie chce, to wybaczcie, ale... No. Muszę to po prostu robić, bo... Muszę jak najwięcej puli zrobić, a... No wiem, że Simulated Universe to za dużo mi nie dadzą, a innych rzeczy nie ma. Nie no, w sensie jest event, ale... Z tego, co się orientuję, to tego eventa nie mogę nawet zrobić, bo jeszcze nie mam odpowiednich questów wcześniejszych. No i pompom se idzie. Oczywiście. Chodzące pompom. Z wiecznym wczytywaniem. Jak mogło być inaczej? Chyba będę musiał zastosować pradawne techniki, więc uwaga, uwaga. Jeśli ktoś jest obecny na czatach, to pochwalcie się, co tam żeście jedli na obiada. Albo jak wam w ogóle dzień mija. Z chęcią posłucham. Wow. Nie zadziałało. Po prostu nie wierzę. Czemu to nie zadziałało? Ta, chodzące, wiem. No niestety. Przepraszam bardzo, co się dzieje? Okej, okay, zadziałało, wreszcie. Musiałem jeszcze poklikać, typowo. Ale okej, okay, dobra. Arlan, chwal się, co tutaj się stanęło i opowiadaj. Wszystkie kabiny, które mogą przejść, by zostały sprawdzone. Pamiętaj, żeby raportować do lead researcher Asta. Deal with problems outside the base zone later. Huh, it's you. No tak. Ja, czy nie prosiłeś mnie o to, żebym przybył? Sorry, this is embarrassing. We suddenly had some stuff come up. I wanted to take care of it before you arrived, but I can't seem to even get a break around. Oczywiście. Wniosek, jak zwykle coś się zepsuło i to będziemy to naprawiać. Jej, typowa historia. Never mind about that. Here, this is for you. I made it this morning, and I've been keeping it warm. Uwaga, uwaga, co to jest? Okej, ryż. It's just a little something I whipped up.
Jej, wspaniale, ryż. Druga ulubiona rzecz zaraz po śmieciach. Więc jej, świetnie. Spent a long time wondering what to give you. In the end, I realize I should stick to what I'm good at. Miss Asta loves my fried rice, so I hope you like it too. Sorry, okay. It's so noisy here. I wanted to find somewhere quieter where I could get your feedback, but... No, ale jak zwykle coś się stanęło. No dawaj, gadaj już. Niepotrzebne są te wszystkie takie, a wybacz, że do tego doszło i tak dalej. Po prostu widzę, co się dzieje. Unfortunately, I was a bit rushed at the end. Some big shot suddenly decided to visit the space station today. Everyone has been in a hurry since the announcement. They're all worried that a bad impression could damage Madame Herta's reputation. Mhm, a z jakichś ogłoszeń? Ciekawe tylko jakich. That the guest appears to be Madame Herta's research partner. If he's doing research with her, he must be famous throughout the galaxy. Okej, coś ciekawego się zaczyna dziać. Look at the time. The guest is almost here. If you're curious, just follow the crowd. Miss Asta and I will be there soon. Już ze śmieciami to tak, zgadzam się, że to jest najlepsze żarcie, jakie można gotować. I tu to wszystko chodzi. Przecież tego muszę sprawdzić, czy mam jakiś? Chyba gotowałem kiedyś? Mam śmieciowe kluski, ale ze śmieciami chyba nie mam wyjątkowo. No ale nie ma co dziwić, szkoda mi dawać po prostu te przepiękne śmieci. Po prostu żal. Coś takiego jak jedzenie. Inne niż sam czysty śmieć. Jedne co teraz wiem, że musiałem niestety zmarnować na kwasy wymiotne, bo to jest special achievement, żeby je wypić. Ale dobra, jakaś scenka. Czy wy widzieliście? On mówił! Trailblazer umie mówić! I to w scenkach, a nie tylko w swoich myślach. Okej, skrólum. Skrólum. I apologize. I'm 4 minutes and 13 seconds earlier than the appointed time. I hope it's not a bother. Wow. Taki precyzyjny. Of course not, Mr. Skrólum. Welcome to Herta Space Station. No need for formalities, Asta. Herta Space Station is where knowledge converges. Here we celebrate the equality of thought. Such collaboration between organic life forms is magnificent and efficient. You're rebuilding the space station far quicker than I could have imagined. Ach, kurczę, nie, wydaje się w porządku gościem ten Skrólum. Poza tym, że jest Nemezis tej Silverwolf. Ale tak, ciekawe mnie, czy skoro mówi tutaj o odbudowie, czy będą jakieś nowe obszary pokazywane może? Fajnie by było nawet. We appreciate your high praise, Mr. Skrólum. Would you like me to show you around? Since the last summit, we've launched several new research projects focused on silicone-based matrices. Okay, dobra, dobra. Lovely, but I do have a meeting with Herta, so let's put the new surprises on hold for now. Okay. I swoją drogą, ciekawe ma tutaj ozdobę. W sensie, wiem, że to pewnie zwykła ozdoba i tyle, ale... Uwaga, uwaga, wielka teoria spiskowa. Co jeśli jest to jakaś dziwna wizja z tego świata? Madame Herta should be in her office. I'll take you there. Right this way. Sure. And o nie. O nie, on na nas patrzy. Dobra, przedstawiamy się. Ah, hello, young sir. I've heard so much about you. Herta talks about you often. She's quite curious about you, as am I. What is it like to live in symbiosis with a Stellaron? I hope we'll have sufficient time in the future to get to know each other and answer this question. No wybacz, no ale ja nie jestem takim wredotem dla wszystkiego wokół. Tylko dla niektórych. Ale dosyć szczegółowo jest wykonane. I wanted to show you around, but now I don't think I'll be able to get away. I dawaj ta. Jeśli ktokolwiek tu jest, mówcie, czy waszym zdaniem tu może być jakieś dziwna wizja podobna obiekta, czy nie? Bo to jest moja teoria spiskowa. Dobra, pa Arlan. Dzięki za ryż. Szkoda tylko, że chyba go nie mam w ekwipunku i nie mogę go zjeść. O, a ten już chyba łapie za głowę, więc jakieś znowu problemy są. Jej.
On coś robi z portretem Herty, o nie! Strange. It should be around here somewhere. Maybe it's hidden inside Madame Herta's portrait. Huh? Do you need something? If you're looking for the front desk, just go straight through those doors. Uwaga, uwaga, co to jest? Co tu się dzieje? Co ty robisz? I know you. I saw you chatting with Captain Arlen just now. You must be the rising star who caught Madame Herta's attention. Bez przesady z tym wszystkim. Ja wiem, że jestem naprawdę wyjątkowym bytem, bo dostałem od Stalonu Hunterów raka. Ale no bez przesady. Na pewno jest więcej takich jak ja. Allow me to introduce myself. I'm Leonard, a cybersecurity engineer here at the space station. You probably know that this place was recently attacked by the Antimatter Legion. In the chaos, the master control system for each zone was paralyzed. To wcale nie tak, że ja przebijałem się przez całą stację i to tłukłem. Nie, nie, wcale. Wcale z kijem baseballowym nie przezwyciężałem tego wszystkiego. Nie, skądże znowu? Ani trochę. Now that the station is being rebuilt, my job is to repair equipment and restore the space station's cybersecurity. Dobra, w końcu ktoś coś naprawia. During the repair process, I discovered some anomalies. The access records show that a third party other than the Legion invaded while the master control system was paralyzed. No, tak trochę tak, no. W tym świecie to trochę jak najbardziej, tak. Tej laser mógłby tak mówić, gdyby był polokiem, cebulokiem. Ale tak, okej. Okej. Stellarum Hunters, Astral Express? Nie. Czy to była pani, jakaś kobieta, albo pani, jak zwał, w okularach słonecznych? Oczywiście, że tą opcję wybiorę. Okej, brawo, w końcu ktoś coś tu bada i się czymś zajmuje. Bardzo niebezpieczny i bardzo uciekający, tylko... Pytanie brzmi następująco. Co oni tak naprawdę złego zrobili? Nie chodzi o to, jacy są czy coś, nie. Co tak naprawdę zrobili złego i tym podobne, bo... No, jak na razie, to... Przynajmniej ja nie słyszałem, żeby tutaj cokolwiek takiego wielkiego, no, mieli robić. Poza, no, tym, co ostatnio się działo, ale o tym to mniejsza sprawa. A while ago, I discovered her whereabouts during a screening process. I was planning to follow the clues to find more details about her, but... I fell into her trap. No kto by się spodziewał? Can you guess what happened next? She reverse hacked my device, sent out a bunch of spam, made a video game open to the space station, and told everyone that an idiot named Leonard made a big silly mistake. Wredna. Już ją lubię. Ugh, I don't want to think about it. Now that everything is calmed down, I thought they'd be on my case already. The silver lining? Madame Herta was generous enough to allow me to continue investigating this matter. A, dobra, dobra. Normalnie w ogóle nie chciała się tym zajmować. Hence my silver lining. You know Madame Herta. If she's really interested in something, it doesn't matter what anyone else says. No, dokładnie, dokładnie, wiem o tym. To put it simply, the leaders have given me an opportunity. How could I not cherish it? If I can make up for my mistakes and do a good job, I may have a chance to prove myself. No dobra, dobra. This time, I plan to start from inside the space station and see if I can find some clues to trace the intruder's steps. Maybe I can find the blind spot I missed before. Ciekawa teoria, tylko jest jedna sprawa. Ja nie potrzebuję historii twojego życia, gościu, naprawdę. Powiedz po prostu, co mam robić, gdzie jest następny punkt zadania. Proszę cię. Designed a decoding program. Look, it looks like a camera, but it's actually a detector. We should be able to find hidden clues with it. Ciekawe. Just like this. Okej, to może nie jest jakieś zwykłe zadanie, tylko to już jest początek eventa. Jak tak myślisz teraz o tym? Detektor na ścianie i coś się tam pojawia. Dobra, dobra. Co to będzie? That's
Można strasznie kolować. Można trollować. O, ona jest taka urocza. Okej. Niebieski ukształtowany na krople obiekt. Oh, what are you talking about? This looks like a drop of sweat. Unbelievable. Why would something like this be in the space station? The staff wouldn't even dare scribble on the wall, let alone leave a drop of sweat. So this is what we're looking for? This suspicious evidence? It wasn't what I was expecting, but przynajmniej to jest jakaś podpowiedź. Wait a second. Let me take a look. Oh, I see. This is electronic graffiti that appears to represent Punklordian symbols. If I'm not mistaken, this should be some kind of automatic encryption. O nie, jakieś zaszyfrowane wiadomości. Kto by się spodziewał? We need to decipher it if we want to find any culpatory evidence. Tak, tak, oczywiście. Oui. Już od razu oui. A tak. Brawo, Trailblazer. Dobrze odpowiadasz. Co to ma do roboty ze mną? You got me there. I got caught up in our conversation. I wasn't paying attention. Wow. Rozmawia sobie i nawet nie zwraca uwagi na to, co się dzieje. Co za niesamowity osobnik. Let me think. Maybe I've been under too much stress recently and I subconsciously want a friend. Anyway, if I were to find clues related to the Stellaron Hunters, wouldn't that be helpful to you too? Czy byłoby do mnie potrzebne, pomocne? W sumie nie wiem. No okej, no mamy jakieś jeszcze sprawy do wyjaśnienia z tą, z kawką, ale czy to jest też takie istotne? Just do me a favor. It won't take up too much of your time. Here, just point it at the graffiti on the wall. Okej, dostaliśmy jakiegoś sprzęta dziwnego, który wcale nie jest kamerą. Okej. Dziwnie to napisałaś i nie wiem, czy to jest pytanie, czy stwierdzenie, czy co. Ale dobra. Jeśli pytasz tak serio, gdzie w grze teraz się znajduje, czy coś, to niestety nie do końca wiem, gdzie było ostatnio, ale gdzie teraz w tym oto momencie, nie do końca, ale tak. Ale dobra, coś tutaj się dzieje. Zapadł się i w ogóle. Ten. I zapadło się i oczywiście walkę wywołało. Tak sobie się dowiem, że zapomniałem. Znowu sobie zapomniałem wziąć z powrotem tą silę. W sensie, no, mogę Jingyuana używać, ale sila jest chyba trochę mocniejsza nadal. Ale dobra, tak czy inaczej, przyspieszamy z powrotem i o, Bailu. Może uda się? No, oczywiście, że nie. Czemu ja w ogóle liczyłem na to, że Bailu się ma udać coś dobić? A i ty jeszcze, a po tego co mówisz, to stwierdzenie, żeby ty wiedział, gdzie jest kawka. Nawet niekoniecznie. Bo nawet nie jest powiedziane, że Silverwolf wie, gdzie jest kawka. A nie jest powiedziane, że są razem. W tym momencie ani nic. Bo Silverwolf dobrze może być w jakimś swoim bunkrze i sobie siedzieć i grować w komputer, czy coś. It seemed like something popped up here, then Void Rangers jumped out. Okay. Wygląda na to, że to jest jakaś dodatkowa osoba. Just like I guessed, this graffiti is encrypted. If we decipher it, we can see some hidden information. Dobra, dobra. Tak, zaszyfrowany się odszyfrujemy, będziemy mieć jakieś informacje. A, dobra. Silver Wolf. It's exactly the same as the photo on the IPC's wanted list. Let me see what she was up to. Is this a transmitter beacon? Oh, I see. She probably ran into the Antimatter Legion during the invasion, then used this beacon to teleport the enemy somewhere else. Uh-huh. We accidentally activated the beacon again just now, and they were brought back. Jeez, Stellaron Hunters have the ability to stow enemies away like that? Fajne, takie pudełeczko do przechowywania przeciwników. Przydałoby się. Beacon transmission that doesn't require a power source and can be implemented solely through computation? No wonder they were able to break into the space station. With this,
I'm afraid not even Madame Herta's office is safe. Okej, tylko że ich tutaj nie ma. Nie, przestań się, po prostu. Ten. If it wasn't for you, I'd probably be lying on the ground right now. So it's really important that we work together. Please. Dobra, nie musisz dalej błagać to wszystko. Maybe it's another piece of graffiti. Nie musisz błagać jakoś tam, się zgodzę. They even put down a question mark. They must be making fun of us. Mhm. Albo po prostu stwierdziła, że to są jakieś ciekawe rzeczy z tej, z jakiejś gry, którą grała i chce tu mieścić. Yep. Disappeared again? This thing keeps cutting out when I'm deciphering it. She must have stopped here for a bit. Let's look around. Okay. Czyli będziemy po prostu odtwarzać różne scenki z tego, co było wcześniej. She makes it seem easy. Is she really looking at the Curio Collection Index? Judging by how calm she is, she must have been in this room for a while. Maybe she was waiting for someone. Tak, czekała na kawkę. Let's search somewhere else. Dosłownie, tutaj odtwarzamy scenki, fragmenty z, no, z tego intra-prologu, z tutoriala, jak zwał tego są, no ale... Okej. Okay. Jeśli to jest pomysł na wasz event, no to brawo. Wielce kreatywne. Your fake ID info is ready. Ah, so that's what happened. She sneaked in first, then helped her partner in through the main door. It's a classic hacking operation. Let's see. The registered name is Leonard Colliwell. Okej, czyli pewnie to jest jego imię, nazwisko. Nie. Nie, wszystkie te trzy to są piękne. Nie, to jest... Nie, to jest... No, tak samo. Też wybieram. Ja oczywiście, że wybieram tą opcję. How is this possible? She used my identity. W ogóle dopiero teraz zauważyłem, że patrzę na noża ma na nodze. Po co jej ten nóż? I never noticed that there was an issue with this record. I subconsciously glanced right past it when I saw my own name. She's so cunning. Oczywiście, że co. Oczywiście, że co. It's an honest mistake. To jest takie... Coś nie powiedziałem mu coś takiego. Lepiej sprawdź siebie, zanim zrobisz krzywdę sobie. Kto by sprawdził swoje własne imię? Każdy, kto chce mieć pewność, że nie zostanie okradziony właśnie z identyfikacji, osobowości i tak dalej. Dobra. Tak czy inaczej, kolejne i... O, patrzcie, kolejne graffiti dialogowe. Pięknie zazdjęciowane i co teraz? Dobra, no tak. Fajne to jest. I heard from a friend that the hackers on Punk Lord have a tradition. When they hack, they purposely leave something behind for people to discover. Kind of like throwing down the gauntlet. Okej. Czyli celowo to zostawiła po to, żeby wkurzać innych. There can only be competition when there is rivalry. And there can only be excitement when there is competition. Life's a game and having fun is what's most important. A, to totalnie jej mentalność. Z tego, jak ją przedstawiałem zawsze, do tej pory. But it seems like this graffiti might have been left behind for us on purpose as a clue. The same thing happened last time as well. I was so close to the target, but got obliterated in the final battle of information. Was ist Lamm? Skupię się po prostu na tym, co mam teraz do zrobienia. Doesn't help to dwell on past failures. Thank you. Ah, she seems to be leaving. Let's keep up.
Wydaje się iść, no... Ale ciekawe gdzie. To wcale nie tak, że idzie tam, gdzie zaczęli hekować sobie sekretne przejście do Stellarona. Nie, nie, skądże znowu? Zapniałem? Mi się wydaje, że już mówiłem o twoim wspaniałym żepardzie E1. Mhm. Dobra, jesteśmy i... Another graffiti. They're all different too. She really put some thought into this. Ciekawe, czy jest ich więcej, czy tylko to jedno tym razem. Huh? Is this section of the record damaged? She went through the wall and disappeared. That's highly unlikely. I bought this detector just last week. The refund guarantee hasn't even expired yet. Wydaje mi się, że mówiłem, ale dobra. I teraz proszę. Co za kłamacz. Kupił to. Kupił to tydzień temu, a wcześniej mówił, że sam to wymyślił. Let's talk about that later. Hold on, I got it. It might be an effect from a curio. There was a pre-established folded space here, and the intruders found it and took advantage of it. No wonder she kept going through the curio collection index. This space is connected to the Stellaron room. Do you still remember it? That's where they put the Stellaron inside you. No, no shit, Sherlock. Ciężko o tym zapomnieć, jeśli wszyscy ci o tym ciągle mówią i przypominają. Kafka. Oczywiście, że to. What are you muttering about? Oczywiście, że trzeba to wybrać. Why would they leave you here if their objective was the Stellaron? With her capabilities, all she would have needed to do was make another beacon. She would have been able to escape with the Stellaron, no problem. No, dokładnie. Sam się zastanawiam, czemu mnie tak zostawili. Mają jakiś swój plan wielki, którego niestety na razie nie znam. Sam Pokoski. Czemu mi o nim piszą? There's no graffiti here. Oh, we're doomed. The trail has gone cold. Oczywiście. Już znowu zaczyna panikować. So strange. Did she really leave just like that? She came all this way and didn't take anything with her, nor leave anything behind. Przecież już wystarczająco dużo rzeczy napsuła tutaj, naruszała. Chcesz jeszcze tego więcej? Oh, they did leave you behind. Sorry, that sounded better in my head. It must have been a terrible feeling waking up in a place that was completely unfamiliar to you. Brzmi, jakbyś sam tego doświadczył. Oh, me? That's how I feel when I wake up every day. Wow. I can't help but feel there's more that they're after. I really hope I can find something that's useful to you. Otherwise, I'll feel bad for having you do so much work for nothing. The more I talk about it, the worse I feel. I should probably find something that I can do. Hmm. There's a rating pistol here. I wonder what my rating would be. Nie, nie ruszaj tego. Nie ruszaj, bo skończysz jak pompom. Bardzo smutny będziesz. Bo da ci niską ocenę. Chociaż nikt nie wie na barze, czego on to ocenia. Wow, look here. There's a strange access log in the rating pistol's compartment. It looks like the log time occurred during the Legion's invasion. The researchers would have already been evacuated by then. Could it have been her? In which case, she didn't leave immediately. She implanted the Stellaron inside you, and then fiddled around with the rating pistol for a while. Albo po prostu się jej nudziło i stwierdziła, że nie musi jeszcze iść i nie bawiła się tym tylko, ale różnymi rzeczami. To też jest możliwe. Could it be that? I just realized something. We need to go to the curio collection room on the other side. Wow. Więcej chodzenia. Bez żadnych wyjaśnień po co, na co, za co i dlaczego. Jak ja uwielbiam takie misje. No, nie jest jakaś taka szczególnie zła, tylko... Zresztą wiem, kiedy więcej się dzieje niż tylko wieczne dialogi i... No. Niż tylko wieczne dialogi i nic więcej. Ale tak, patrzcie, kolejny graffiti. Mam takie ciekawsze. Remembered that Madame Herta has a game cartridge named Punk Lord Mentality in her collection. No, to prawda. Ma. Nawet w Simulated Universe można to zdobyć. You
remember it, right? It's actually on the list of missing curios. I wasn't able to put the two together before. If the hacker has a personal objective other than the Stellaron Hunter's mission, I got it. I got it now. The Stellaron Hunter's operation was just a cover for her. Mhm. Okay. Wydaje mi się, że trochę to pomieszałeś. Look, in the end, they didn't take the Stellaron with them. She was so interested in the Curio Collection Index that she stayed in the space station even after her mission was complete. This was what she was truly after. Brawo. She knew we would be looking for the Stellaron Hunters and used it as her cover. Very smart. To be expected of someone from Punk Lord. Hold on, though. Something doesn't add up. The curios are Madame Herta's most prized possessions. All the visit requests are sent to her office from the computer in the main control room. Some researchers tried to gain access to the curios for research purposes once, but they didn't get proper authorization. She caught them all red-handed. No kto by się spodziewał, że coś tu będzie więcej. Mam złe przeczucie. The fact Madame Herta hasn't responded to this can only mean one thing. That the main control room was hacked as well. We need to go and take a look. Albo nie był zhakowany, a jedno to po prostu... No. Po prostu... Nie wiem, odłączyło jakieś zabezpieczenia czy coś. To też jest zawsze możliwe. Nie musiała nic robić w głównym pokoju kontrolnym. Albo jakimś cudem... Po prostu udało jej się skłonić samą Hertę, żeby jej przyznała dostępa. Bo takie rzeczy też są możliwe też. Dobra, z drugiej strony trochę ciężej z tym, bo chyba Herty nie było podczas tego ataku jako tako. No, skoro że chyba ona nie była. A, okej. I get chills just looking at the space station monitors now. Let me investigate first. Just perfect. Not only did she shut off all the access logs, she shut off all the terminal transmissions too. I thought it was the Legion that did this. This wouldn't have been a high priority issue. The space station's to-do list is ridiculously long at this point. I am curious though. She paused the terminal transmissions, but didn't touch the local data at all. I really don't get her. As a Stellaron hunter, she leaves the Stellaron behind. As a hacker, she doesn't delete the local log. There's an external port here. I'm gonna plug in and take a look. Okej. Okay. Okej, okay, czyli ten gościu, bo tak po prostu chce sobie już to pobierać, wciskać i w ogóle robić takie rzeczy. I've done this a million times. Look at this agreement. O nie! Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał, że będzie walka? Kto by się spodziewał? Znowu nie przyłączyłem się z powrotem na sile. No cóż. No ale kto by się spodziewał, że tam będzie kolejna walka? I że jak powiedzieliśmy, słuchaj, nie róbmy tego, to może, to jest kiepski pomysł, to może być pułapka, to będzie pułapka. A po pierwsze witam nowego. Zefiriak, czy jakoś tak? Druga rzecz, jeśli cały event można w jeden dzień, to... No wow, ciekawe. Nie przyzwyczajam do tego, patrząc na to, jak to było w co najmniej w Genshinach. Ale jeśli było to wszystko dzisiaj, to świetnie. Przynajmniej będę miał to z głowy i tyle. Dobra. We can browse through the curio access logs. Huh? That can't be right. This curio doesn't seem to have ever left the space station. Okay. Czyli to co, dlaczego nie wzięła? The way things look, yes. The records show that this curio was last sent to Madame Herta's office, and then it disappeared? I'm seriously confused. What did she come here for? She wouldn't have put the graffiti up just to mess with us, would she? Well, moim zdaniem tak. Chciała po prostu cię strollować i jeszcze raz cię upokorzyć, więc jak najbardziej mogę to zarzucić. I have to fully investigate every lead, or I'll really be out of a job. Za ten ciągle tylko panikuje i tak dalej.
Graffiti unlocked. Okej. Dobra, jest jakiś większy opis. Czy chcemy się go tłumaczyć? Nie wiem. Spróbujemy. Od razu podkreślam, co zawsze podkreślam, niestety moje tłumaczenie na żywce jest badziebne i tyle mogę o tym powiedzieć, ale tak. Jakaś kropla deszczowa. W tęczowym mieście krople deszczowe są dekoracją bez żadnego taktu, chyba to jest? Taktyki Lidzi, chyba tak. Rozbijają się i rozrzucają, jak tylko dotkną podłoża. Dosłownie tak jak te legendarne powieści, które są poza zasięgiem i z czasem upadną. Tak, to było oryginalne znaczenie tego graffiti. Może było jakieś delikatne zmiany od teraz, ale to nie jest istotne. Okej. Okay. Erotema się nazywa, okej. Okay. Ale tak, znak zapytania. Może pochodzi z jakiegoś puzzla. Może to jest jakaś niewytłumaczalna emocja, interaktywny obiekt, lub misja, która może zostać wykonana. Widzisz, to tak bardzo uroczy jest ten znak zapytania. Okej, okay. Ciche słowa. Mistrzostwo języka spoczywa nie w equations, czyli w jakichś równaniach, przyrównaniach. Dlatego, że nawet kilka znaków interpunkcyjnych może skrywać nieskończone sekrety. Te na przykład powinny reprezentować ciszę, ale mogą za to zachęcać do konwersacji. Ciekawe, ciekawe. I co my tu mamy? Okej, okay, story mode. Okej. Okay. Czyli tutaj po prostu możemy zbierać graffiti. Okej, okay, jak to będzie mieć, to możemy analizować light cone, no. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Sprawa mnie nie interesuje. To, co mnie interesuje, to to, że można po prostu analizować różne rzeczy. I no, ja chcę light cone po prostu. I to arcade challenge, co mam w ogóle? Okej, okay, czyli musimy robić jakieś tam challenge, żeby dostawać zawsze radosne, które są używane do kupowania. Okej. Okay. Znaki pokazują coś, gdzie są graffiti, dobra? Ha. Dobra. Dobra, czyli w sumie niczego wielkiego nie ma. A zanim to jednak to tutaj, chciałbym coś jeszcze zobaczyć. Musiałem to po prostu kliknąć dla samego kliknięcia. Dobra. Dobra. To nie ma co się tym wszystkim przejmować. Można iść dalej i robić questa. Ale zanim jednak to jest zrobię, to czemu nie mogę spróbować szukać tego wszystkiego i tak. To jest w base zone, więc lecimy tam z powrotem. Tego szukać, tylko pytanie, gdzie to do końca było. Tutaj gdzieś może? Ja jestem ślepy, więc tak powiem, tego nie znajdę od razu, ale no. Gdzieś tutaj powinny być te graffiti, jeśli się nie mylę. Chyba, że ich nie ma, albo nie będzie, albo już zebrałem, tylko nie wiem, czemu tego nie zliczyło. Dobra. Full focus. Muszę jeszcze raz to zobaczyć. I tak, jedno będzie przy biurku, drugie będzie tutaj, ostatnie tutaj. A, czyli tak, pierwsze gdzieś jakby tu, może tam gdzieś wyżej. Ciężko mi stwierdzić do końca. Nie, ale... O, jest! Mamy! Mamy to! Piękne graffiti. Piękne. A, gorzej, że tutaj nie widzę. Po prostu nie widzę. Więc musi być na pewno piętro wyżej. Dobra, mamy to. O, i to nawet nowy wzór. Jest świetnie. Ostatnie było gdzieś przy biurku, za biurkiem i tym podobne. Okej. Okay. O, mamy to. Nie, 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 nie chcę z tobą gadać, jełopie.
Już tak wystarczająco dużo miałem przez ciebie problemów. W innym wątku, ale okej. Świetnie. Spróbuję zabić mapy. Odbijamy nagrodę. Trochę uśmieszków, trochę tego, tak. Dobra, super. A, najpierw muszę tu wszystko innego zrobić. Nie, szkoda. Dobra. To będzie chyba w Master Station, jeśli się nie mylę. Czym ten głównym. A tego jeszcze nie mogę, okej. Mhm. Dobra, nie musicie tłumaczyć, muszę po prostu znaleźć odpowiednie obiekty. A, to po prostu taki sam obiekt musi być. Dobra, pierwsza rzecz. Dobra, nie wiem, czy mam jakąś interakcję specjalną, czy zwykłe zdjęcie. Zwykłe zdjęcie. Oczywiście do tej będę się starał. Czy przyjdzie Silver Wolf? Chciałbym, żeby przeszedła. Jeśli nie przyjdzie, to zawsze mamy jeszcze milion innych okazji. Dobra, to też jest. Teraz jeszcze muszę znaleźć czerwony automat. One gdzieś tu były wszędzie, tylko nie pamiętam dokładnie lokacji. O, dobra, już widzę. Już widzę czerwone automaty, więc mamy to skończone. A co tym idzie, musimy iść na Hertha Office. Tak. Kosze na śmieci? To po prostu chodzi o automat, nie kosze na śmieci. A że dobra, to Trailblazer robi zdjęcia, to oczywiste, że kosze na śmieci będą ważniejsze. Nie wiem, czym. Po prostu z tego gościa głównego zrobili takiego miłośnika śmieci, że no. Nie żeby mi to jakoś bardzo przeszkadzało. Ja zawsze jestem z takimi memicznymi zachowaniami i tak dalej, ale no. Nie każdy musi to popierać i. Serio? Ja to farmiłem? A to można tak tutaj kupić? No, bez przesady. Okej. Okay. I teraz tak, na razie jeszcze niczego nie biorę, bo nie ma co. Idziemy po prostu do biura Herty, czym prędzej. Co się śmiejesz się, siostra? Cicho bądź, bo cię bąknę. Nie wiem czym, ale cię bąknę. To nie będzie się stać. Powiem to jeszcze raz. Nie wiem, co Runmei powiedział ci, ale nie ma szans, że zamykamy ten symulowany uniwersum. Och no, oni chcą wyłączyć symulowany uniwersum. Jak oni tak mogą, jeśli nie dobrzy. I've made my decision. Question. What have we invested into this project? Hundreds of system hours, the resources of an entire planet and the most advanced technology in the entire universe. And what have we gotten in return? Unknowns, confusion and a series of errors. In the beginning, we defined the simulated universe as a miniature world that could be used to discover the traces of the eons. But now it's become something far removed from its original purpose. The simulated universe is bound to make errors. You said that yourself, and that's exactly what we're experiencing. Why is that a problem all of a sudden? I adore the vast amount of knowledge, but I cannot accept that the simulated universe remains simply a pending contract waiting to be attended to. Herta, think about it. How many surprises has this project given you? And how many disappointments has it given you? The simulated universe never disappointed me. You are what disappoints me, Skrullum. O nie, Herta zrobiła się wredna. Wykrywam tutaj dramę. Do you really think of yourself as someone so exceptionally amazing? Right now, you're more like... Okay. Herta, I don't mean to question you. Nor do I want to deny the hard work you've put forth for the simulated universe. I just want to give more room for knowledge and inspiration to grow freely. That's enough. Leave if you don't want to be part of this. Go tell the other two yourself. Oh, and take your tech with you. I don't need it. I can go find Adrian Taylor, or the red-nosed old man from Epsilon, or even the Intelligentsia Guild. At least they won't quit halfway. Ooh, uparta. Skrullum, we've known each other for a long time. This is the first time I feel that you're nothing but a piece of ice-cold metal. O, jak ona tak mogła urazić go? Biedny Skrullum. W sensie, ja rozumiem, że walczy o swój projekt, ale to było aż takie... trochę brutal. My apologies, sir.
This all started with me. I was the one that brought up the request and our academic collaboration. Don't get me wrong, I have nothing against Herta or the project. The simulated universe is a great experiment, and Herta is a true genius. No to co jest dla ciebie problemem z Królem? Dawaj, mów. However, we have our differences when it comes down to our long-term vision for the future. These differences will often manifest into bias, and bias will get in the way of the formulation of knowledge. Bias. Nienawidzę tego słowa. Za bardzo mnie męczyło na zajęciach z sztucznej inteligencji. Deep down, I want to continue to believe in Herta. The question is whether one should end a collaboration that no longer holds true to its original intent. From an objective standpoint, I should end it immediately. Are you worried about her mental state? Bardziej obawiam się o psychikę tych badaczy na tej stacji. Taka prawda. Jak ona jest w kiepskim stanie, to będzie ich męczyć. Thank you for the humor. It is good for tense moments like these. The emotions of organic life are like tides. It is my fault for not noticing the trajectory of the moon. Let Herta be alone for a while, so she can calm her emotions. It'll be beneficial for our negotiations later as well. Oczywiście. As for the simulated universe, if that's the reason you're here, maybe I can help in answering your questions. Nie, akurat nie chcę nic teraz z symulowanego wszechświata. Więc zobaczmy, co powie na temat naszych różnych spraw. Search. Bonfire in the depths of the woods. A lone stone sword points to the stars. Punk lord mentality. That is no ordinary curio, my friend. Co ty nie powiesz? Jest dosyć niezwykłe. Muszę się z tym zgodzić, przynajmniej w Simulated Universe. A galaxy ranger has written for the universe. Young sir, how much do you know about punk lord? Okej, zobaczymy. Słowem, jak dużo mógł punk lordem? Czym punk lord? Nie za dużo. Okej, ciekawe jak wyjdzie. Próbuj. The edges of reality and illusion are blurred in Punk Lord, as are its days and nights. An ether cartridge is a chip that Punk Lordian hackers use to edit reality. The ways through which a hacker perceives and modifies the world are recorded on the chip. Okej, ciekawe. Czyli to cała to jest taka typowo... Typowo taka to zrobiona właśnie z danych jakichś takich innych... ciekawe. Dobra. Czyli te chipy to są... To coś, to jest taki chip jakiegoś hackera z tej planety. No dobra. Recording of the hacker's life and proof of their existence. The one on the space station belonged to someone truly legendary. Okej. He became a galaxy ranger by accident and spent many long years traveling among the stars. He encountered countless fascinating individuals and saw wonders witnessed by few. Okay. Many of the records and details recorded therein are beyond the knowledge of even the IPC and the Intelligentsia Guild. That is why it became part of the masses of calculation data for the simulated universe. Oh, okay, a to ciekawe. Czy ten kalorycz nie jest just najlepszym curio w samym simulated universe? On został użyty, żeby w ogóle uniwers powstał. Ciekawa sprawa, muszę przyznać. Nawet nie będę tego zaprzeczał. Ciekawa. Yes. No need to worry, my friend. The cartridge has never left the space station. Okay, czyli jednak nie puścił. It is a very important reference for the simulated universe. That is why its data has been extracted and added to the calculations of the universe model. Herta was probably impulsive and added the cartridge into the simulation without telling anyone, resulting in the item being listed as lost. Okej, dobra. Okej. Więc nie wiem, to osoba nadal mogła wejść do tego biura. I understand your concern. If the individual in question did indeed try to hack into Herta's office, then the simulated universe is undoubtedly her next target. Okej. As such, please allow me to offer my limited abilities to assist you with your investigation, sir. As you already know, the simulated universe will be shut down temporarily. It will remain shut until Herta and I come to a clear
conclusion. Yes. O nie. This is the last chance to investigate the cartridge data. By way of apology for shutting down the simulated universe, I will use my abilities in the universe to provide you with what assistance I can. This is my recommendation. Please take your time to consider it. Okay. Nie mamy iść na simulator tym razem bez karty. Okej. Okay. Dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I was so scared I couldn't utter a single word. The simulated universe? Shut down? That's Madame Herta's biggest project. I can't imagine how mad she'd be if it fell through. Wait. This isn't my fault, is it? If I'd been able to stop the enemy's invasion, would Mr. Skrullum be less pessimistic? Skupmy się na tym, co jest istotne. You're right. Ciągle trzeba to powtarzać, bo ten jeb ciągle panikuje. Masakra. This is terrible. I feel like I'm incapable of doing anything. Still, beating myself up all the time won't help either. We're here for the cartridge. At the very least, we must try and see this thing through. Having heard what Mr. Skrullum said, you're entering the simulated universe to continue the investigation, aren't you? Yeah. I'm afraid I won't be able to accompany you. I'll be helping Mr. Skrullum monitor the system's internal data flow from the office. I'm so nervous. This is the first time I've been involved in something so big. Anyway, I'll be cheering for you. Okay. Dobra. No to lecimy. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale lecimy. Well, sir, are you ready? Nie, nie będę cię nic pytał, po prostu lecimy. Get going, we shall. I will be sending you into the simulated universe using an alternative method. It might feel a little different than usual. Okay. This will help okay. us quickly locate the cartridge in the vast sea of data. We'll start with this data link. Now, please prepare yourself for a deep dive with your consciousness. Okay. 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 Jeszcze raz, okay. Wyzwanie będzie jakieś. A na to pytanie, siostra, masz odpowiedź na Discordach. Nie, ale tak. Ciekawa sprawa swoją drogą, że będziemy mieć tutaj wymaganą Silver Wolf. Zobaczymy w ogóle w jakiej konfiguracji. Jeśli chodzi o wszystko. Okej. Okay. Jakiś Lightcom, którego nawet nie znam. Mhm. Dobra. Tutaj takie typowe, ogarnięte. A tu wszystko na 10. Efekt hit rate, dobrze. Quantum. Okej. Okay. Nie najgorzej, szczerze. Tylko gdzie jest efekt hit rate? Okej. Okay. Dobra. Jeśli mamy tutaj ją, do tego dobrać mogę w sumie tak, standardowo. Bo tutaj tak, Sila. Czy może Sili nie brać tym razem? Ja no wezmę, co mi szkodzi. Do tego... Mogę zaryzykować bez tego. Bez healera. Pytanie brzmi tylko, czy chcę to robić, czy nie. Nie, nie będę ryzykował. Biorę Bailu. Nie, dobra. Jej, trafiliśmy do Simulated Universa. Tak jak mieliśmy. Tak, ze mną wszystko w porządku. Look around and tell me what you discover. Hacker jest przede mną. Oh, conclusion. That is a holographic record that the simulated universe has created.
In here, regardless of how large or small, all variables are saved, including outsider traces. You were right. The enemy's invasion has spread to the deepest parts of the simulated universe. They were only a hair away from the Aether cartridge's data link. What we are seeing are the projections of what happened in those moments. Young sir, please stay still. Allow me to see what I can do with this record. Hey, you! Why are you staring at me? Okej? Okay. Czyli ona się z nami będzie kontaktować. To jest trochę dziwne. Ale dobra, niech tak będzie. I initiated the simulation flow. This is just a record of the past. She is not actually talking to you. Please okay. Listen and don't interrupt her. We may be able to find out more of what we need to know. Okej, okay, już chyba, że ona tu jest świadoma tego wszystkiego. I'm not obsessed with it. On Punklord, the stories of the cartridge are no different from textbooks. I'm not interested in something that everybody already knows about. Secondly, it's not some kind of video game cartridge. It's an Aether cartridge. It's the second pair of eyes, second brain, and second heart of the hacker. Tak, jasne. Do you understand what that actually means? With that cartridge, if a guy went to a movie premiere and bought some mixed popcorn, you'd be able to know the flavor of the fourth kernel he picked out of the bucket. It's truly amazing. Lastly, I'm gonna say it again. I'm not obsessed with it. The reason I'm still rambling about it is to make sure that you know how amazing it really is. Do you get it now, Kafka? Okay, czyli Kafka tłumaczyła o tym, jak ten kartridż działa. Let's get going. We have to move quickly. This place is different from the rest of the space station. We're on Genius Society turf. It is safe to assume that two people entered the simulated universe. Her and her companion. Interesting. Let's see what happened next. You are now taking the point of view of the companion. She will react to your behavior now. Okay. A dobra. A dobra, w takim wypadku tym razem... Jesteśmy w Simulated Universe. Nie dosyć, że nie z własnej woli, to jeszcze... Nie z własnego powodu. I uwaga, czy będzie coś trzeba robić? Nope. Cyla jak zwykle sobie poradziła, przynajmniej z takim słabym dziadostwem bezproblemowo. Trochę masło maślane, bo poradziła bezproblemowo, ale no. Wiadomo, u mnie takie rzeczy się zdarzają na stopie. I piękne. Breaki. Czy będzie podwójna egzekucja, czy tym razem nie? Nope, tym razem dziad przetrwał. A to znaczy, że trzeba zrobić takie kostkę i... Okej. Okay. Mieliśmy do czynienia z Major Weaknessem, gdyby nie to, że i tak dobiło. Okay. Fork in the road, huh? I got this. Wanna pick one first? Give your beloved instincts a try. Czy to jest tylko nagranie? Yes, this is a visual record. No doubt about it. Wrong choice. The correct answer is the path on the right. Okej. Okay. Ciekawe, czy to będą normalne rzeczy, czy jakieś specjalne? Not what we're looking for. It's a bait signal. Ugh, why would Herta put something like this inside the simulated universe? Doesn't she find it annoying when she has to find something herself? Never mind, I miscalculated. Let's try another sector. She's actually on the correct path. She just needs to continue a little further. I trust that she too will realize this soon. Okay. We've met only once. Okay. Stellaron Hunter, Silver Wolf. We fought against one another before. Herta was there as well. She may have mentioned it to you. Nie kojarzę, żeby wspominała, ale... Jeśli nie mylę, to był remis. It was more like a test than a duel. She would attack, and I would defend. Neither of us gave it our all. She wasn't able to break through my defenses, and I wasn't able to stop her from leaving. I never thought our next meeting would take place under these circumstances. I believe the continuation of our last encounter will soon arrive. Okay.
What the? This was the right way all along. Ugh, Herta's got some psychological tactics going on. Seems like we can now continue forward. Dobra. Teraz mamy iść na walkę według tego wszystkiego. No dobra. Kolejna okazja, żeby sobie się pobawić mocą tej nowej postaci. A riddle? Where's the skip button? Aha, świetnie. Miała być jakaś zagadka, jakieś cokolwiek. Nope, lepiej po prostu nacisnąć przycisk pomiń. Znam kilku takich, co by tak zrobili. Postaram się na razie nie wymieniać tutaj nikogo. Zmienia ani z pseudonimu. Ale tak, mogę powiedzieć, że są tacy. Możliwe, że nawet na tym czacie. Tak czy inaczej, bawimy się tą wspaniałą mocą. I niestety więcej nie zdziałamy już tą jedną silą. Uwaga i nie będzie nowego, a szkoda. A tym razem to będzie można pięknie zrobić tutaj. Tak, siostra, dokładnie. Dokładnie. Zgadłeś, o co chodziło. Finally, almost there. There's even a miniature Herta over here. Ciekawa sprawa w ogóle, że w momencie, w którym było tu to respite, było tu wybory jeszcze coś innego. W zwykłym uniwersum nigdy się tak nie dzieje. The whole space station is filled with her face. Portraits, statues, even projections of herself. I was planning on adding a mustache for her, but the spray didn't work. The entire space station feels like it's made of paper, but her portrait is near indestructible. She's talking about that portrait in the elevator room, no? Herta commissioned me to design an encryption tool for her. Seems she ended up using it on her portrait. That's correct. The ether cartridge data is in the next room. Our pursuit is coming to an end. Yes, that incongruous feeling has persisted throughout this long pursuit. She came for the Stellaron, but showed a strong interest in the Curios. And just as we found out about the existence of the ether cartridge, she just so happened to show up in the simulated universe. I must admit, this feels less like a chase, and more like a chance encounter. I recall a story about Punk Lord. It is said that graffiti is a special kind of symbol there. Hackers see reality as a magnificent game, an attempt to finish the stage we know as life. Whether it be for competition or for joy, they leave a trail in the places they visit. One symbol after another link up to become a long, long journey that writes the game of life. Ciekawe, ale niestety trochę się spóźniłem. Game of Life już jest nawet w dwóch wersjach dostępne. Jedna oryginalna planszowa, druga Game of Life 2 na Steamie. Więc trochę się spóźnili, bo gra w życiu już istnieje. Ale no, nadal ambitny plan. Perhaps this is all nothing more than a game she's decided to play with us. In which case, let us accompany her till the end. No, faktycznie, faktycznie, widzisz, siostra. Widzisz, przyjrzały mi motywy i plany. Planują stworzyć po prostu grę w życie 3. I tyle. To cały cel ich egzystencji. Dobra. Dwie muchy wyeliminowane i teraz proszę, by to było imaginary. Dziękuję. Jeszcze może zostaniemy electric. A co za tym idzie, byśmy dostali bonus dla Bailu, która i tak prawie nie zdziałała. Tak to przynajmniej no. Jest fajna rzecz. Że po prostu wszyscy, którzy mają bić obrażenia, będą bić obrażenia. Wielki wynik, wielkie obrażenia, piękne. Uderzenie, zwykłe. Sila. Ciekawe. Dobra, nie ma co używać jakichś specjalnych umiejętności. Można robić dobrze zwykła taka. I co ciekawe, idealnie w momencie, kiedy bym nie miał sensu na umiejętności, to gdybym jej użył, to bym
byśmy go pokonali bez tej jednej dodatkowej rundy. The ether cartridge is here, and it's perfectly intact. Ale coś tu nie gra. There is an unwelcome third party here with us. If what we are seeing constitutes past images of Silver Wolf, then for her to have made it this far would have entailed the disappearance of the cartridge. We can only assume that the facts don't align with the theory. I believe that she was indeed able to hack into Herta's office, but she didn't stay there for very long. After all, even the best hacker wouldn't be able to find a specified target in the vast ocean of the simulated universe's data. Unless she had someone to guide her there. Oczywiście. You want to explain it to him first? I can see the confusion in his eyes. The final results are on the display table, young sir. Take a closer look if you wish. We have plenty of time left. I will answer any questions that you may have. Jedziesz od początku, czyż nie? I'm sorry. Herta forbade me from disclosing any information beforehand. She made clear that knowledge would not be paramount to this operation, but rather the lack of it. However, the way I see it, the most important elements were dedication and sincerity. The actions of Mr. Leonard drew the target right in. You've guessed correctly. The person that stands before you is tonight's starring role. She left herself a back door in the office, performed a proxy hack the moment you entered the simulated universe, and found a way to continue alongside us. I must say, she really is a masterful actor. Misdirection is always the most effective method. Okay. So graffiti był przynętą, to akord, oczywiste, że wiadomo, że było. Well then. Were you satisfied with this simulated universe journey, Miss Silver Wolf? Huh. You knew it all along, didn't you? I knew it would be hard to fool you. All that talk you were spouting along the way was meant for me, wasn't it? It is a joy and an honor to have the opportunity to face off against you once again. Herta said that this cartridge would be able to lure in the biggest fishes in the universe. She was right. So, the business about shutting down the universe and the argument with Herta was all just an act? You did all that to lure me in? That is up to you to interpret. Herta and I have always been frank with one another. Sharp conversations of that nature happen on a regular basis. It wouldn't be fitting to call it an act. Okay. Czyli nie chcą wyłączyć uniwersum? Ale non-stop się tak kłócą, więc nie musieli nawet udawać tej kłótni. Interesujące. Ich relacje muszą być naprawdę interesujące. Zupełnie jak moja z siostrą. I nie ma sprawy zaprzeczać tej siostra, bo wszyscy i tak wiedzą, że taka jest prawda. Miss Silverwolf is truly a talented hacker. Not only did she calculate everything ahead of time, she has numerous variables and aces still to play. News of my sudden visit to the space station was probably the only uncontrollable variable in her plan. And with my arrival came the nightmare of shutting down the simulated universe. That would have ruined her plans and all her preparations. You now know everything about this encounter. Exactly. Hey, it's everything? No, no. You're wrong about the most important part. You think I came here out of desperation, but I've been bursting with excitement this whole time. Do you know how happy I was when you showed up, Skrullum? I haven't had the thrill of a formidable opponent in such a long time. The Legion is nothing but a bunch of cavemen, and the IPC were a disappointment. Only the society has the talent to provide me with a fun challenge. Reality is nothing but a game. But what's the point of a game if it can't make you happy? An invitation letter and a challenge letter were sent to me from two geniuses. How could I not accept them? Would you have turned them down? You're confident you will be able to get out of this in one piece. That's right. And I'm bringing this with me. Okej,
Okay. Oh, a copy. You completed it while we were talking just now. Why else would I entertain so much small talk? You're not the only one stalling for time. I'm guessing that Herta is hiding in a corner somewhere, trying to pull off a reverse hack from where I had been. You, on the other hand, are responsible for taking me head on, just as you did last time. And I'm looking forward to it. How do you plan on stopping me this time? Are you going to turn the simulated universe into a black box? Or are you going to work with the IPC and put together a cross-galactic encirclement? Skrullum, will I be able to see your true strength this time? The long-awaited result will finally be determined. There will only be one victor today. Please, let me have some fun this time, okay? My apologies, Miss Silverwolf, but none of what you are hoping for will be happening today. You may leave now. Hmm. Huh? Oby ci się udało. Trzymam za ciebie kciuki, siostra. Jeśli ją pokonasz, to chwal się tutaj na czatach. Trying to catch me? Don't you want to cuff me and exile me on some distant planet? Your creativity has proven interesting. However, I have nothing to do with your quarrel with the space station. Ergo, I won't stop you. I'm gonna leave with this cartridge then. That's just a duplicate. Correction, not only is the one in your possession a duplicate, but so is the one here. The real curio was transferred elsewhere at the very beginning. Conclusion, you may share that data freely. What if I attack the space station again? It would have nothing to do with me. But I must warn you, it is likely that someone would step forward to stop you. A może ci się udało coś takiego, chociaż nie wiem, czy aż 100%. Then what if I were to destroy the simulated universe right now? I'm sorry, but that simply isn't possible. Ether editing isn't capable of destroying an entire universe. What is the point of this then? You guys went out of your way to put together this trap, but don't plan on doing anything at all? That's right. This way, the game that you so carefully orchestrated is now pointless, is it not? There's no point in a game if it's no longer fun. A, no to ciekawe, ciekawe u ciebie tam się dzieje. A ty proszę, no Skrullum, mistrz trollostwa po prostu. Strollował największego trolla wszechświatów. Uwielbiam takie sytuacje. Silver Wolf, I know what you're after. The IPC's shackles won't be able to hold you. And jail is but another game to you. Herta and I came to an understanding. We will no longer enable you. How boring. However, Herta felt that this would be too easy on you, and wanted to add something of her own. And that is why, in this very moment, she has reverse-hacked you and located all your inter-astral network accounts. A total of 76 accounts. A very impressive number. How would it be if the IPC were to freeze all of them? Including all of your game records. What? Hey, hold on a minute. And she logged out. How hasty of her. Games are always fun in the eyes of a child. But to an adult, they are but one among many ways of solving a problem. It's about time we were on our way. Okej. Okay. Ej, challenge complete. Nie dostaliśmy za to nic przydatnego. Ale, no, skończony. I Hitmet Explosion. Hacking Call Cards i Level 1. Ale to chyba zrobiłem wcześniej tam, przed chwilą. Dobra, zaraz pogadam z Hertą, tylko najpierw oczywiście trzeba zeskanować te nowo odkryte rzeczy. Ej, jeszcze dwa kawałki będziemy mieć Late Cone'a, więc jej. Zaraz będziemy mieć nowe światełko. Szkoda tylko, że znowu dla Nihilicji, a nie dla tego, jak to się nazywa. Eurydyszu. Bo dla niego to nadal nic nie mam poza śniadaniem. A flawless victory! Hope you got a glimpse of Herta's awesomeness, kiddo. Tak jak można było się spodziewać po Madame Hercie. Make sure you never forget about it.
I couldn't care less about what happened with the space station, but I will surely repay the favor tenfold to anyone who dares to taunt me. Mm-hmm. Oczywiście, oczywiście. I already notified someone at the IPC to freeze all her accounts. She's probably crying in front of her computer right now. jaka mściwa. Jaka mściwa Herta. Thank you, young sir. Your and Mr. Leonard's contributions were a necessity to our victory. Mm-hmm. Do you okay. have any other questions regarding this incident? Please. Teraz coś innego spytać. Dobra, nie mam żadnych pytań well, szczerze. Young sir, our destination may differ, but there are still countless opportunities for our paths to cross. The pursuit of knowledge will always be the best driving force for trailblazing. Okej. Okay. Jeszcze do Leonarda. Zobaczymy, czy znowu będzie panikował czy już nie. The reason Madame Herta wanted me to continue the investigation was to lure her out of hiding? That never crossed my mind! Did she know about the traps the hacker left in the space station from the very beginning? Weź najbardziej pasującą przynętę. She said I did a good job! Can you believe it? I've just been acknowledged by Madame Herta! This is something I'll remember for the rest of my life! Chyba wszyscy na tej stacji tak strasznie po prostu próbują dogadać. Ten. Po prostu dogadać w każdej chwili. Nie, nie. Nie potrafię tego pojąć. Skoro to mały obchodzi i tak. I don't have to worry about being fired anymore! Wow. This chapter has come to a conclusion. Come. Let us close the final back door. O, komputer ci wykrzaczył. Jaka szkoda. Ale dobra. Nie wiem, co chcę przejmować. I co tu mamy? Kolejne graffiti. Bardzo interesujące. Koniec. Nic więcej nie ma? It's gone. It's all gone. They seriously left nothing behind. They went too far this time. Too far. Okay, czyli Kafka to na jakiejś takiej planecie. Ciekawe. All right. Pewnie to jest ten świat właśnie ten Punklord czy jakoś tak. You're not a kid anymore. I am not throwing a tantrum. Anyway, what are you gonna do now, huh? Hack an IPC branch nearby and get your accounts back? If it were just one or two accounts, sure. I kind of overdid it this time. I lost basically everything. A branch office probably won't be enough. I'm gonna have to make a trip to Pierpoint. What, you're going alone? That's the IPC's headquarters. Yep, just me. Why? Do you want to come with? I probably won't be able to. I'm in Elio's next script. Did you forget? Oh, right. That story doesn't sound like it fits me. You guys have fun. I hope you have a good time in Pierpoint as well. Aby to może być w sumie jeszcze zanim działają się akcje, tak to się dzieje. I've already got an idea. W sumie sam nie rozumiem. You see that cloud diner just 2 kilometers from here? A few temps from the building material logistics department just stepped in. I'm gonna go and become their friend. Getting a move on already? I would have thought you'd at least want to spend some time with that cartridge you were obsessing about. I told you. I'm not obsessed with it. Besides, there's fun to be had along the way. Okej. Tak, czyli to był jednak ten cały Punklord, czy jak się to nazywa. The earliest role-playing gamer site. Games are about growth. Zgadzam się z tym. Mhm. Spokojny... Gracz gier taktycznych powiedział, gry są o zwycięstwach. Buntowany gracz kolaboracyjny, czyli koopowy, powiedział, że gry są na temat spotkań. Ten, który kochał gry narracyjne, mówił, że są
o pamięci. A, młoda galaktyczna miłośniczka gier przygotowych powiedziała, że... Okej. Gra to gra i to wszystko, co jest na ten temat. No, posłowane takie na masę maślane, ale okej. Dobra. Mamy to. Pierwsza sprawa, wow, czemu ona nam nagle na pociąg się zhekowała? Jaki jest skutem powód? Taka rzecz. Czemu tego nie powiedziałeś wcześniej, że chcesz pogadać? Leonardzie. Już była informacja, że może się pojawić. Okej, kolejne. I są to ostatnie, więc mamy Lightcona. Jej. Przed misją samouczkową się nazywa. 300 takich. I do tego mamy 20% hit rate'a. I kiedy atakujemy kogoś, kto ma obniżoną bronę, 4 energii. Świetne. Okej. Dobra. I tutaj uczą nas chyba tym, jak sobie sprayować te. Nie wiem, czy to ma jakieś większe sensy, czy nie. Nie chcę mi się tego robić, więc nie będę tego robił. A chwila, co się tutaj chcieli od nas? W tej zakładce? Nie, dobra, to już nie ta zakładka, tylko tutaj informacja, że można kupować się gumę balonową. No tak. A szczerze powiem, że nawet nie tylko na niej. Wydaje mi się, że na wszystkich to będzie bardzo dobre. Okej. Sealed Sector Difficulty 4 będziemy musieli przejść, ale zanim to... to... idziemy szukać uśmieszków. Łatwo będzie je znaleźć. Moim zdaniem. Ale no, idziemy szukać. Idziemy. Im szybciej to zrobimy, tym szybciej będziemy mieć z głowy takie rzeczy. I będziemy oddzielać się wszystkim. Jak mówię, chcę dzisiaj całego wydarzenia przejść, więc jesteśmy chyba trochę za daleko teraz. Nie, dobra, mamy to. Widzę tego pięknego grafita. Robimy piękne zdjęcie. I oczywiście wyparo z Nikwosa. Okej. Jeszcze raz podejrzyjmy, co tam będzie tym Arcade Challenges. A nie, tam jednak też coś było dalej. Jestem jakiś jełob dzisiaj, nieogarnięty momentami. Ale to chyba jeszcze być na ścianie, czy to być na... tutaj tak ładnie ukryło. Okej. Nie, ale wracając do tego, tak. Zdecydowanie, ten Lightcone jest świetny dla niej. Jest mi dla każdego, kto z takich postaci Nihility, które by mogły obniżać obronę. Co tym idzie, nie wiem, czy ktoś jeszcze taki jest. Nie znam się za bardzo na Nihility, na pewno nie jest to Pela. Może Weld, chociaż Weld powoduje, że wróg jest bardziej podatny na obrażenia, ale nie kojarzę, żeby zmniejszył obronę. Pewnie też tak stricte pod nim. Jeśli tak, no co? No. Warto po prostu wiedzieć. Jeśli jest jednak jeszcze dla kogoś innego, to może ktoś inny będzie kiedyś korzystał. A teraz tutaj access screening. No, muszę lecieć tam. Dobra. Szybko się tam zajmiemy. Te ogarnięty. Dziemki. No, czy tutaj coś możemy zdjęciować, czy nie? Wydaje mi się, że ta roślina zdjęciowa się nie nada. No, nie nada się. Dobra, w takim wypadku trzeba podejść tu, zrobić zdjęcie. Te. Piemek na zdjęcia. Okej, dobra, jesteś na kawce. Tak jak prosiłem, jak już będziesz kończyć starcie, to pochwal się. Chcę po prostu wiedzieć, jak ci poszło właśnie. To też nie to. Jak wyglądała ta ostatnia roślina? W sumie? Ja nawet nie jestem pewien. Taka w małej doniczce. Okej, to gdzieś tutaj. Tak, mamy to. Dobra. Challenge zaliczony. A co idzie? Zaraz będziemy mieć wszystko ogarnięte. No,
Dobra, dobra, dobra. Oczywiście tutaj Silt Sektor nawet nie ma co się przejmować. Difficulty 4 to będzie mój cel. Jeśli się nie uda, to trudno, przeżyję. Okej. Okay. Zacznijmy na spokojnie od szukania stolika. Nie wiem, czy to jest na tym piętrze oczywiście, ale... Dobrze, dobrze, pierwsza faza pokonana. Tak trzy mniej. Trzy mniej, tak. Może ci się uda. Wieże zamkowe w ciebie, siostra. Advertising pod to też, no co? Niełatwiej chyba będzie, jeśli wybiorę opcję jeszcze, żeby się tutaj teleportnąć tam, gdzie trzeba. Nie to. Pewnie to będzie też tutaj, jak na złość. Mhm. Myślałem, że może wyjątkowo gdzie indziej, ale jednak nie. Okej, to pierwszą rzecz znaleźliśmy. Jej. Trójkątnego stoła niestety jeszcze chyba nie ma. Mniej tutaj. Chyba myślę, że to może być największe wyzwanie. Właśnie ten trójkątny stół. Ewentualnie jeszcze ta dwójka piłująca drzwi. Wiesz nie, co tutaj jest chyba, teoretycznie. Nie, to nie jest to. Tak, no dzisiaj zasłużasz jak na wieżę zamkową. Katnie. Właśnie tylko, że jestem ślepy. Nie mam pojęcia, gdzie szukać tych trójkątnych stołów. Czy to jest to? Nie, to też te drzwi. Myślałem, że już się znalazłem, ale jak zwykle nope. Wyszło po staremu. Tutaj niczego nie ma. Dobra, może ci się nawet uda. No i gdzie jest ten stół? Gdzie on może być? Sądziłem, że kiedykolwiek bym miał takie wielkie problemy ze znajdywaniem zwykłego stołu. Ale prawda jest taka, nie inna. Po prostu go nie widzę, ślepy jestem. Jak zwykle. Niby powinno być teoretycznie łatwiej przez to, że jest przy czerwonym krzaku, a tutaj... No to no... No po prostu nie ma. Nie ma i tyle. Widzę czerwone krzaki. Widzę różne rzeczy, prawda? Ale nie widzę tego, co trzeba. Prawda chodziło o drzwi do... Do biura Herty, do miejsca, w którym jest Simulated Universe. Ze wszystkich możliwych miejsc to wybraliście, naprawdę. I mamy stoła. Udało się. Jest wszystko. W końcu. Oby tak było. Pamiętaj, że ten... Piątka jest trudniejsza od szóstki. Jak już piątkę skończysz, to powinno ci się udać. Na spokojnie. Dobra. To teraz jesteśmy tutaj. Co tym idzie? Czy to jest to piętro, na którym mogą być... Tak, to jest to miejsce, na którym mogą być już graffiti. Mhm. Świetnie. Tylko musimy być na to ostrożni, spokojni i tak dalej. Zawsze może być gdzieś jeszcze kolejne. Prawie odminęłem. Brawa. Prawie gwiazdy kluczu. Udało ci się. Brawo. No to teraz tylko zostało ci zrobić equilibrium. I pójść na światło szóstego. Bo niestety siódmego chyba nie dali. Ja się pewien nie jestem. Jeśli mam być szczery, to sprawdzałem aż tak dokładnie simulated świata. Ale nie, jestem prawie pewien, że nie ma siódemki. Tak czy inaczej, brawo dla ciebie. Okej. Okay. Masz ekwipun trzeci. Okej, okay. Żeby nie było, po prostu nie kojarzę, który jest potrzebny teraz do odblokowania szóstego świata. Gdyby tam było potrzebne trzecie czy wyższe, więc no. Powiedzmy, że po prostu jak już... No, jak już będziesz to mieć, to będziesz mieć. Dobra, a ty Leonard, co tam chcesz? Dobra. Dobra. Mhm.
O, może grać szóstkę, dobra. Zastrzegam, że szóstka może być dla ciebie wyzwaniem, jeśli chodzi o poziomy trochę, bo nie wiem, jak masz tam poogarniane to wszystko. Ale powinnaś dać sobie spokojnie radę. Jeśli chodzi o samą trudność przeciwników, wydaje mi się po prostu jakoś tacy... prawie, że bez różnicy względem tego, co było na poprzednim. Na Kokolia jest dla mnie dużo łatwiejsze od kawki. Dobra. Dobra. Czyli planuję rozesłać jakieś takie podróbki wirusów do wszystkich na stacji, żeby ich nastraszyć i zmusić do nauczenia się bezpieczeństwa. Dziwne, ale okej. Okay. Dostajemy taką opcję i zobaczmy. Damy radę. Muszę wszystko po kolei, naprawdę. Sobie żartujecie, myślę, że mogę od razu włączyć sobie... czwórkę i będzie spokój. Dobra. Wszystkie tu będą mieli zawsze poziomy 68. Dobra. Może być trochę ciężko, ale spróbujemy. Na pewno w takim wypadku trzeba tak to wymienić. I tak. Mogą paść tylko... może paść tylko dwóch naraz. Maksymalnie. Dobra. Musimy po prostu znaleźć jak najwięcej tych graffiti, najpierw wszystkie i opuścić ten teren. Dobra. Okej, dobra, czyli tam po prostu nad tym jest pokazane, jakie graffiti trzeba znaleźć, a tutaj mamy graffiti w innym miejscu. Okej. Ciekawy pomysł. W sumie to, co jeszcze bardziej mi ciekawi, to czy tutaj trzeba będzie w ogóle walczyć. Czy tak naprawdę jest możliwość, żeby uciec bez walk. Bo jeśli można bez walk... Okej, czyli znajdowanie ich będzie ulepszyć trochę naszą możliwość w walkach. A dostajemy właśnie ze znajdowania takich poboczniaków totalnych. I tak będę chciał robić, bo to jest 10 kryształków, jeśli to się uda. Jest fajnie. Przy czym jedna ważna rzecz, tylko to nadal, jakby powtarzam. Preferuję unikać walk. Nie dlatego, że sobie nie poradzę, co to nie. Po prostu mi się nie chce walczyć z tymi dziadostwami. Wow, musieli, naprawdę. Zawsze po prostu, jak to są takie wyzwania tego typu, to muszą resetować mosta. Jest tak dosłownie. Nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek było bez resetowania mosta tutaj. Okej, chodźcie. No chodźcie, dziady. Myślałem, że ich wyminę, niestety, złapali mnie. You know nothing of them survive or be destroyed. There is no other choice. So you are a freak. Let's begin. Okay. Proszę mi tam nie spamić już emotkami. To celowe było.
Ja próbowałem tej se uniknąć, ale po prostu... Ale po prostu nie wyszedło trochę, więc no nie proszę się mi przejmować naprawdę. Nic wielkiego. I tak jest dziwnie easy. Mamy ogólnie dwa graffiti te poboczne, tutaj kolejne takie, które otwiera drzwi. Jeszcze gdzieś, z tego co rozumiem, powinno być jedno poboczne. I jeśli to zrobimy, to będzie fajnie, bo będę miał już komputer. Dobra. Mamy to. A dlatego, że moja CD może nie jest na przykład wymaksowana... Jak to się, no nie jest wymaksowana, jeśli chodzi o wszystkie rzeczy na maksa, jak może. Nie ma artefaktów złotych, wymaksowanych. Nie ma lightcore na piątkę. No to się powiedzieć, że tego nie ma, nie ma. Co jeszcze takiego tak naprawdę mogłoby zaistnieć? No, wrogowie są na dużo niższych poziomach. Jako, że masz niższe kulimy, tym podobno. Dużo jest powodów, dlaczego tak może być. Szczerze, nic nadzwyczajnego. Tylko jedna rzecz, znowu możesz sprawdzać na jakimś obszarze, gdzie akurat obrażenia od wiatru są wzmocnione. Mam wiedzieć, czy tak, czy nie. Poza tym, ty podkreślam, jesteś na niższym ekwilibrium, więc ciebie aż tak tego nie będą wymagać, jak ode mnie to wymagają. Bo nadal to jest jeszcze wcześniejszy etap i łatwiejszy. Tak samo było z gęsinami. Na niższych poziomach świata i tak dalej mogłeś nie ogarniać niczego i tak sobie radziłaś, a wyższe wymagają co najmniej podstawowego ogarnięcia. Najprostsza po prostu... Najprostsza rzecz. Najprostsze skojarzenie. Tutaj nie będzie dużo niezwykłych nowych rzeczy do odkrywania, po prostu musimy się w cudzysłowie przemęczyć. Dobra, co my tu mamy więcej? Ja chyba niczego więcej nie ma, okej. Jedna co to, że difficulty 1 został zaliczony. Czy zabraliśmy wszystko, czy nie? Uwaga! Tak, mamy wszystko, więc nowe difficulty odblokowane. Dostaliśmy przy okazji 4-gwiazdkowy artefakt na głowę od Quantum, więc fajnie, może być jakkolwiek sensowny. Okej, difficulty 2. Nie wiem, czy jest coś więcej do dodania. Po prostu musimy wszystko to przeboleć. Czy coś zmieniam? Nie. I tak mam najlepsze moje postacie wciągnięte. Jedne co to mogą dodać, Klarę. Ale o tym akurat nie pomyślałem. I dobra, jakieś nowe jeszcze graffiti będą, z tego co mówił. Ale tak, pierwsze co mamy tutaj? Standardowe graffiti Silverwolf. Tak. Ej, czy coś więcej jest? W sumie co nie sprawdziłem wszystkich ścian sufitów aż tak dokładnie. Na szczęście niczego nie ma, więc jest dobrze. Ale tak, tutaj nic, tutaj mamy jakieś wrogi są. Niestety. A okej, tym razem nie będę próbował na cwaniaka iść. Co nie, po prostu normalnie walkę zacznijmy. No jak się tego pozbędziemy szybko, to łatwo będzie po prostu iść dalej. I dobra. Okej. Jest dobrze.
Nawet bardzo dobrze bym powiedział. Wrogowie już nic nie zrobią raczej, więc mamy zwycięstwo kolejne do kolekcji. A co za tym idzie? Możemy dalej męczyć się z tymi zwykłymi challenge'ami plegającymi na tym samym. To za każdym razem trochę w innym terenie. Czyli pochodź, popłodność, pójdź ponownie w to samo. Tylko, że na wyższym teoretycznie poziomie trudności. Więc okej. Po prostu idziemy. Po prostu działamy. Nie, teraz każą nam iść tam. Więc jeśli tam mamy iść z zadaniem, z wyzwaniem, czy jakkolwiek to nazwać, to... Chciałem pójść w inne miejsce, ale oczywiście no, nie pozwoliło tak łatwo. Okej, są nowe. Okej. Okej. A możemy wzmacniać albo osłabiać wrogów. Trochę dziwne. Po co miałbym ich wzmacniać? Ale dobra, warto wiedzieć. Czy no, warto wiedzieć po prostu, że właśnie są takie mechaniki. Jeśli będzie jakiś sens po tym, żeby je wzmacniać, to oczywiście spróbuję może wzmocnić kiedyś, ale nie sądzę, żeby to było aż takie istotne. To mam taką nadzieję, że będę jakiś super nagrodę za to, że będziemy wszystkich na przykład we wzmocnionej formie bić, no to... Ja chyba zrezygnuję, bo nie potrzebuję takich rzeczy tak długo jak dostanę kryształki z przydziału, że tak to określę. No dobra, póki co Sila dobija i co się da dobić, co się nie da dobić też możesz bić. Ważne, żebyśmy tylko to przetrwali. A nie ukrywam, ciężko byłoby nie przetrwać, kiedy... Najprościej w sieci, co nie jest szczególnie trudne. Bo nie szykuj mi się, te eventy są wybrane z myślą o tym, żeby większość osób grająca mogła je spokojnie przechodzić. Na tak zwany po prostu bare minimum, byleby tylko móc otrzymać większość, nie powiem wszystkie, ale większość po prostu nagród. Jak chociażby wymaksowaną broń eventową, czy w tym przypadku lightką. Jako, że sam stary nie oferuje broni. No i dobra. Muszę przyznać, że spodziewałem się czegoś więcej, też tak na podsumowanie trochę tego, co było do tej pory w tym evencie. Przynajmniej Genshin nauczył, żeby dawać więcej i że to jest rozłożone na dużo dni. I... Nie mówię tego teraz złośliwie, nic. To, że coś to zrobili, nie jest niczym złym. Że cała historia w jednym, po prostu za jednym zamachem dostępna. To jest nawet... No o tyle lepsze, że po prostu... No i mnie zawsze wkurzało to, że dajmy to co dwa dni jest kolejna część i potem zrobię szybko i potem muszę dwa dni aż czekać, aż coś dalej będzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak z każdym razem. No a tak teraz tu... Bez zbędnego gadania. Mogę wszystko od razu. Bez marudzenia. Zaliczyć i mieć spokój. Ja, chciałem iść dalej, ale sobie teraz dopiero zauważyłem, że tutaj na podłodze leży ta no, Silver Wolf. Więc zanim pójdziemy na dół, to muszę tutaj zdjęciować. Zawsze, zawsze teoretycznie dzięki temu będziemy mieć mocniejsze te, jak to się nazywa. No, te ataki, które tam asystują w tym wszystkim. Niestety już nie pamiętam, jak się to nazywało. Brawo, już teraz zapomniałem to wszystko przełączyć. Za bardzo się rozkojarzę. No i za bardzo. Za bardzo. Zdecydowanie. Dobra, można to teraz uciec od tego wroga. Tutaj dam radę, żeby zdjęcie tak, żeby go nie sprowokować, czy nie za bardzo? No, powiedziałbym, że nie za bardzo, więc... z ogonka, Bailu. Wiem, że jej tak dużo nie zrobisz, no ale to zawsze coś. Okej, double kill. I Welt robi swoje. Może się przyfarci, nawet pozbędziemy się tego przeciwnika, z nie będzie jego tura. No, udało się. Całe szczęście.
nic teraz, bo na spokojnie. Zrobić zdjęcie pod kątem dziwnym, rzecz jasna. To można pominąć. I czy jest coś więcej tutaj do zrobienia, czy w sumie nie? Osobiście bym powiedział, że nawet nie mam pojęcia. Na pewno widziałem komunikat, że znaleźliśmy wszystkie. Jest fajnie. Osłabiamy od razu. No czemu nie? Jest tak. Kiedy już to jest zrobione, to teraz tylko przełączyć tutaj. Jesteśmy prawie że na miejscu. Prosto. Naprawdę proste. Aż trochę powiedziałbym szkodę. Możemy teraz przejść tutaj. Typowa zagadka, nic nawet nie zmienili w formacie oryginalnym. Zastanawiające jest trochę to, że po prostu stwierdzili, że zaszacują fragment planszy i dadzą tutaj. Mogli naprawdę zrobić więcej. Będę to powtarzał. No najprościej dla mnie po prostu fajnie by było, gdyby dodali coś od siebie więcej niż takie proste mechaniki. Z drugiej strony też wiem, że dla wielu jest to wystarczające. Więc tak, też nie będę, powiedzmy, wymagał, żeby nie wiadomo jak się starali, tylko po to, żeby zadowolić nielicznych marudów takich jak ja. Ale dobra, atakujemy, prawie nic to nie zadało, niestety. Mam w ogóle jakieś wzmocnienie? Nie, nie mam wzmocnienia. A i tak dziwnie mało bijemy. Pewnie po prostu na masę tych punktów życia. Jaki cel jest tego swojego specjalnego ataka z Trailblazera? No to daj mu to, czego chce. Dobra. Dobra, wszystko w jak największym porządku. Chyba się uda. Bez problemu. Okej. Od razu użyję wyciągnę. Dużo to nie będzie biło niestety, ale zawsze coś. Powiedziałem, nie będzie dużo biło, zdał 10 tysięcy, no. Trochę tego jednak wyszło. Okej, okay. Tutaj niestety nie mogę, więc tylko 1600. Weld na szczęście może ze swojego skilla, więc świetnie. Jak wiadomo, Weld powinien zawsze używać skilla. Ultimate'a. Po prostu za dużo ma korzyść, jeśli to robi. Względem tego, jak to wygląda, kiedy używa tylko ataka podstawowego. Zobaczymy wszystkie postacie, które na tym dużo nie tracą, ale Weld jest jedną z tych właśnie, które tracą. Dobra. Wygrany. Dobra. Poziom trudności numer 2 jest zaliczony. Czy nie z tego dostajemy jakieś te? Nie, jestem pewien, że tam dostajemy jakieś nagrody, jeśli to będziemy robić. A to w tej innej zakładce, więc na razie nie będę jej nawet otwierał. Wezmę już wszystko, jak będę miał skończoną czwórkę. I żeby nie było, jak już skończymy czwórkę... Oraz, co ważne... Nie u swojej Welta. Zrobimy wszystkie warpy, które mogę zrobić. Na tym po prostu będziemy... kończyć. Okej. Czyli teraz jesteśmy dosłownie na tym miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio. No dobra, tylko zanim ucieknę, czy coś nie pomnęłem. Nope. Na szczęście nie. Więc jest dobrze. I tak, jakoś to mam iść odwrotną trasą, tak chyba. Tak, trochę. Mogę to załączyć i już nie przyjmować niczym. Pójść tu. A mogę pójść od tyłu. To też zrobię. Bo widzę, że w ten sposób będziemy mieć już po drodze od razu to co do wyłączenia. Blokady. No i przy okazji Silver Wolf podniesiemy. O. Jakiś nowy. Nie wiem, czy one będą pozytywne, czy negatywne, czy po prostu będą. Ale tak, ale są nowe. Tak, wiem, dziadu, że na mnie patrzysz i... A, okej. Okay. Zebrali nam przyłącznik, czyli jednak trzeba iść górą.
No dobra. Jak trzeba, to trzeba. Ja tam tu różnicy nie robię. Ale bym tylko niczego nie pominął przez to, że tak śpieszę, tak biegnę cały czas. Tyle. Okej. Okay. Już dobra, górą chyba nawet nie trzeba. Nie, trzeba było. Nie było jak to przyłączyć, żeby dołem móc. Ale tak, pierwszy ten taki poboczny jest. Tak, discussion. Mark is indeed very eye-catchy. Nic więcej zrobić nie mogę, więc muszę to ruszyć. Pewnie to będzie jakaś pułapka czy coś. Nie, po prostu teleportujemy to w inne miejsce. Okej, okay. Dobra. Już jest osłabiony. Może nie tyle osłabiony, po prostu sprowadzony do poziomu normalnego. Nie ma co się oszukiwać. Sądząc po tym, że był śmierdzący, czyli niczym po prostu zbagowany w Simulated Universe, to znaczy, że to jest po prostu wzmocniony. Zmieniony i tym podobne. Więc teraz tak naprawdę go nie osłabiliśmy, co? Prędzej właśnie przywróciliśmy do podstawowej wersji. Nie ma co, żeby Bajba atakowała i tak dużo nie wniesie swoimi obrażeniami. Dobra, przełamane? Tak, przełamane. Świetnie. Okej, nagenerujmy więcej punktów, bo czemu by nie? I ile? 4700. Nie najgorzej. Dobra. Skoro i tak mnie atakuje, to będziesz dostanę tarczkę. I czaty mi umarły, niestety. Smutne to. Czaty są dead. Ale dobra, nie będę się tym przejmował jakoś wielce. Trzeba po prostu zrobić full focusa, skupić się na tym, żeby jak najszybciej to przejść i robić wisha. Warpy, czy jakkolwiek tam to nazwać. I to po prostu tak naprawdę to przybyłem najbardziej. No, oczywiście, no event eventem, ale no... Nie oszukujmy się. Najbardziej mi zależało na tym, żeby skupić zdobytą postać. Event i te wydarzenia dodatkowe no to zawsze przyjemna sprawa, ale no... Nadal dodatkowa sprawa. Okej. Dobra, ugrane. Tylko zanim pobiegniemy daleko, warto byłoby jeszcze się trochę skupić na tym, co tutaj się dzieje. Żeby nie było, że zaraz pominiemy jakiegoś tych... Silver Wolf z gumą balonową, bo jednak chciałbym szybko móc to ukończyć, a jednocześnie mieć wszystkie zaliczone. Jesteśmy w takim miejscu. Iść mamy teoretycznie tutaj. Więc jeśli tutaj trzeba iść, to ja oczywiście w pierwszej kolejności sprawdzę, co tu przejście takie. Nie wiem, co ona nam zaoferuje, ale no. Dobra, zaoferowało wszystko to, czego najbardziej potrzebowałem, czyli... Okej, przejść tutaj można. Dojście w to miejsce. I dwie brakujące Silver Wolfy. Czy coś więcej tu w sumie będzie? Niekoniecznie. Chociaż nie uważam, żeby to było potrzebne w ogóle, żeby tam przejść. A chyba była trasa normalnie dostępna tam. Czyli dosyć... Pewnie oczywiście nie będę. No tak, bo to było pójść tak, tu i przedstawiamy sobie wszystko. Wow, podczas sęki tak dostać ambusza. Smutno. Oczywiście wiem, że to jest kwestia mojej chciwości, że... Najpierw we świecie mi się po prostu nie chciało ten... Normalnie z tym walczyć, bo chciałem na szybko przebiec. Ale hej! Czegoś nie robi po to, żeby być laniem śmierdzącym. No właśnie, czegoś nie robi dla bycia laniem śmierdzącym. Ale dobra.
tego co widzę, to chyba już będzie zakończenie. Ja. Prawdopodobnie tak. Więc może trzeci już zaliczony. Co tym będzie został tylko czwarty. Czyli ten, który i tak musiałbym robić, żeby dostać nagrodę z najwyższy stopień. Patrzę, oczywiście nie pozostaje nic innego jak wykupić wszystko, co się da wykupić i cieszyć się z tym, że skończyliśmy eventa, więc dzień. I czekać na kolejnego, który będzie, nawet nie pamiętam kiedy konkretnie, ale wiem, że będzie odnośnie muzeum na Belobok. Więc tak, też może być fajna sprawa, ciekawa. A może też być badziew. Się zobaczy. W ogóle teraz mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz. No ty szczerze powiem, trochę nie ogarniam. Z jednej strony to, co robiliśmy tam wcześniej, wydaje się być... jak to się nazywa? Czymś, co jest po prostu zwykłym questem, takim towarzyszącym i tak dalej. Związanym z Silverwolf. Maksymum to było, że to, że przyszliśmy, spowodowało, że można nas odwiedzić w pociągu. Ciekawe, jakie będą dialogi. No, ale z drugiej strony... Reszta, czyli to, co teraz robimy, no definitywnie jest eventowe, więc... Zastanawia mnie po prostu, jak to będzie rozwiązane później, czy to zadanie zostanie, czy przepadnie. Czy inni też będą mieli jakąś szansę, żeby Silverwolf mogła jej na pociąg wejść. Czy już nie? Czy może być po prostu jakiś spostrzeżany event? Czy nie kończy nawet ten, tylko jakiś inny, który daje właśnie opcję uzyskania Silverwolf w pociągu. Nie, naprawdę, mnie to trochę zastanawiam. Będę czasami po prostu się gubię w tym, czy to... To wcześniejsze było też eventem, czy to było tylko i wyłącznie właśnie questem zwykłym, który jak się przejdzie, to udostępnia zawartość tą eventową przy okazji. Wiem, że mocno plączę w głowie i gadam bez sensu, ale no. O, jakieś rzeczy przy okazji też wpadł. Wszystko zdobyte, fajnie. Wychodzimy, kolejna część ubranka. I ostatni poziom trudności, czyli czwórka. Dobra. Jak to przejdziemy, to będzie już fajnie. Będzie wszystko skończone i... Ani Weld, ani Sila teraz nie będą mieć weakness breaków. No cóż. I tak idziemy z tym, bo... No nie mamy kogo lepszego. Okej, jesteś. Drzwi tutaj nawet nie są zamknięte. Co ciekawe. Jak już nie są pozamykane, to musimy się rozejrzeć tu dokładnie. Czy nie schowali tu gdzieś nam jakiegoś graffiti? Oczywiście, że schowali. To było zbyt oczywiste. Jak dla mnie. Co prawda to jest to takie obowiązkowe, nieboczne, ale nadal fajnie, że znalazłem. Tak szybko. I okej, drzwi pilnuje tutaj dwójka dziadów. Będą chcieli, żebym się z nimi bił. Oczywiście ja standardowo powiem nope. Spróbuję przez nich przebiec. Ale to jest po prostu mój sposób bycia. I proszę, Silverwolf, jak miło. Więc albo dostałem teraz tą moc, albo dopiero teraz... Właśnie, albo ją dopiero dostałem, albo ona się już wzmocniła. Jeden z tych dwóch. Tak czy inaczej ważne, że mam zebrane. Żegnam. Nie chcę mi się z wami gadać ani nic. I tak, tutaj jest to, z tego co widzę. Czy jest powód, żeby iść tam na dół? Z tego co widzę, to po pierwsze nie. A po drugie nawet nie mogę. Co ciekawe, że wyścili tam wroga, skoro jest poza zasięgiem. Dobra. Klikamy więc. No i lecimy. Lecimy czym prędzej. Uzyskać drugi graffiti przedstawiający Silverwolf. Tym samym mając już prawie maksymalny poziom skuteczności tej mojej, no, wspomagajki. Muszę przyznać, ten kto projektował te graffiti, czyli te emotki, to wszystko, no, postarał się, fajnie wyglądają. Naprawdę świetnie. Ale dobra, to bym się nie przejmujemy, bo i tak nie chcemy się z tym bić. Okej, tam mamy ostatecznego wroga, więc tak. Zanim to musimy szybko ogarnąć to, co jest ważniejsze. Czyli tak, ostatni Silverwolf zebrany. I okej, już widzę, jak sam się dostaniemy, więc dobra. Tak.
Tak. I mamy to. Nie pozostało już nic innego, jak tylko walka. Którą się nawet nie ma co przyjmować, to będzie prawdopodobnie dosyć easy. Będzie to są nadal zwykli przeciwnicy, z którymi na co dzień mam okazję się spotykać, spierać i tak dalej. Okej, okay. Nie będę zaprzeczał, że definitywnie są tacy bardziej, powiedzmy, z takich elitarniejszych, no to i tak nie powinno zmienić wiele, bo nadal podkreślam, że są zwykłe wrogi. Nie mam jakichś nowych, super potężnych właściwości ani nic. Przynajmniej nie wydaje mi się, żeby mieli, więc no. Równie dobrze mogą po prostu być dosłownie jeden do jednego względem tego, jak ich się na planszę widuje. Chociaż powiedziawszy, nie wiem, czy ich się widuje na planszę tak po prostu, czy oni są tylko na tych właśnie elitarnych spotkaniach za te jakieś super skrzynki. I mówię to tak, po prostu by nie kojarzę, najprościej. Tego, że ostatnio najwięcej czasu spędzam, jeśli chodzi o Honkaja, co na auto, walce, koniec wszystko, co istnieje. Bądź na Simulated Universe właśnie, gdzie trochę więcej jest. Po prostu się skupiłem na tym wszystkim. No i może mi się trochę już po prostu plantać, gdzie ich widuję, a gdzie nie. Ale dobra. A nie, coś się... Final obstacle. Okej, czyli jednak trzeba było tam pójść. Teraz na dół. No dobra. Myślałem, że to już koniec. Niestety nie ma tak fajnie tym razem. Będą kazać nam się męczyć jeszcze trochę bardziej. Ale niech i tak będzie. Niech się dzieje, co się ma dziać. Dla mnie problemem to nie będzie. Teraz tak. Daj po prostu od razu walkę. Nawet nie trzeba po prostu żadnych tej szczególnych rzeczy robić, nic. Od razu po prostu walka. Są tylko identyczna jak finalna walka drugiego świata Simulated Universe. Dwa takie boty. I nic więcej. Więc cóż, no. Nie wydaje mi się, żeby to miało być szczególnie problematyczne. O kurczę, co nie ma nic w sumie. Powinienem poczekać z aktywacją Welta i Trailblazer na moment, kiedy oni się już pojawią. Bo teraz istnieje niewielkie ryzyko, że eksplodują nam w twarz. Co niewielkie. Większe niż istniało, gdybym to zrobił czas. Chociaż dobra, zapomniałem, że mam tutaj asystację Silvermoon. Okay. Welt i Trailblazer muszą atakować tego miśkowatego. Jakbym ten modlok się nawet nazywał. Tak. Nawet się nazywa Grizzly. Coś ma taki miśkowaty wygląd, trochę co. Trafione. Ten się to po prostu nazywa. Direwolf. Ciekawe, czemu tak chyba nazywali. Ma taki większy połóż, coś. W szczerzach tego tak mogę skojarzyć trochę z miśkowatym takim estetyką, tak. Direwolfa. Ni cholery, po prostu nie wiem, czemu tak nazywali, naprawdę. Ale okej, okay. Aktywujemy tutaj wspaniałą zdolność ultimatywną. Ta. Tak, tak. Tak, padł. I Sila dokończy, czy Trailblazer. Czy może by trzeba być jeszcze Welta aktywować? No, trzeba by było Welta aktywować. Niestety. I tak wiem, że mógłbym sobie Wolf tam zrobić i tak dalej, no ale... Miał jeszcze drugą aktywację od razu i tak dalej, no to lepiej po prostu zarzucić od góry, tak. Dobra. Dziękuję nam, jak zwykle. Zachwala nas i tak dalej. Wychodzimy. Nic więcej nam nie pozostało. Zwycięstwo! W tym momencie mogę powiedzieć z pewną premedytacją, że event został zakończony. Naprawdę nie wiem, czy mam jeszcze cokolwiek innego w tym wydarzeniu do zrobienia. Wydaje mi się, że nie, naprawdę, więc... Mamy to. Mój cel poboczny na dzisiaj, czyli to, żeby skończyć swojego eventa od razu, się udał.
powtarzam, mamy to. Mamy to. Mogę je wykupić wszystko. Zaczynając oczywiście od najważniejszych rzeczy, czyli od małej, zawiastej gumy balonowej. Potem od Tracks of Destiny. Void Cast Iron. Traveler's Guide. I na końcu te niebieskie tutaj różne dziadostwa. Na pewno się przydadzą do ulepszeń i przyspieszą moje procesy ogarniania większości postaci. Ale niestety ilości 5 dużo to nie da. Dobra. Jednak nie będę się na razie tym przyjmował. Jest tam powiadomienie facebookowe. To jest dziwne. Nawet Facebooka nie mam włączonego. No ale dobra. Mamy to. Kończyliśmy wszystko, więc... W tym oto momencie nie pozostało nam w sumie nic innego, jak tylko... ulepszyć Lightcone'a. Efekt hit rate przez 40%. Okej. Okay. To jest potężne. 40% efekt hit rate'a i 8 energii. Weź mówisz, że ten Lightcone będzie używany i to oj będzie. Przez Silverwolf albo kogoś innego, jeśli nie dostaniemy. A, i prawie zapomniał jeszcze oczywiście o najważniejszym, czyli informacjach tutaj za jakieś achievementy. Okej. Okay. W sensie jeszcze nie, już wszystko jest. Więc nie ma ten pula. Minimalnie zabrakło. Smutne to trochę, ale niech i tak będzie. Niech się ma dziać. Jeśli dobrze widzę, chyba będziemy w stanie zrobić 9 pociągnięć. Ale zanim to jeszcze jednego single pula na standard bannerze. Tak sobie przypomniałem, że w sumie mam tylko bileta, co czym nie. I nic. Dosłownie. Więc 9. W sumie to jest już 8. Nic. 7. Nic. 6. Dunhang. Dobra. 5. Asta. Dobrze. 4. Nic. 3. Dwa. Nic. 1 pozostał. No i więcej już nie ma. 0. Czy będzie coś wyjątkowego? Nie. Więc tak. Nadal mam te swoje punkty, które zostały mi po ostatnich. I okno exchange, nie wiadomo czemu jest zepsute. Ale tak. Niestety, nie ma Silverwolf. I z tego co widzę, nie ma też Starlayla, bo exchange jest zepsute. Ej, hej, dobrze, że jest zepsute. Może dadzą darmowe kryształki za to. W końcu jak coś zepsute, to zazwyczaj dają. No ale okej, okay. Kończąc eventa, bo już go skończyliśmy. Po tych łącznie ten dzisiejszych chyba 19 pulach i prawie 3 godzinach męczenia się przy mojej obecności dla was tutaj. Nie, przepraszam, prawie 2,5 godzinach, nie 3, okej, okay. Jestem ślepy, nawet nie widzę czasu. Na tym skończymy spotkanie. Może później jeszcze jakieś zarzuty ponowne w tym tygodniu. Jeszcze nie wiem. Tak czy inaczej, na pewno jeszcze będziemy polować na Silverwolf. A na tym kończę. I tak muszę teraz zresetować tego Star Raila. Więc dzięki wam bardzo. No i po prostu, no, trzymajcie się, czy coś.